cyklu nigdy się nie nauczę. Przysięgam, że nigdy się nie nauczę. A sobie to kiedyś się nauczę, ale to jeszcze nie jest ten dzień. Z jakiegoś powodu zawsze, ale to zawsze zapominam, że OBS mi nie wykrywa obrazu z początku i muszę go najpierw ustawiać, a potem dopiero móc przełączyć scenę. O, ale przychodzę coś ciszę. Podświetlenie na czacie? O czym wy do mnie mówicie? Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. Jakieś nowe rzeczy dodają. Grom wie po co. Nie wiem, do czegoś na pewno to się przyda, ale zawsze mam trochę z początku takie... Na co mi to? Anyway. Przypomnę sobie tylko, jak my stoimy, jeżeli chodzi o... W sumie, czy ja nie mógłbym na dobry początek zejść ten kampanię to i robić jakiś... tych? Misji? Cześć, Sebastianie. Tak, żeby nie zapuszczać się od razu w fabułę, tylko coś luźniejszego. Wydaje mi się, że powinienem mieć te... Yep. Tylko pytanie, czy będę w stanie to zrobić, bo to nie jest oczywiste. Jakbym chciał, bym wierzyć, że to nie będzie aż takie trudne, ale... dobra, to jest misja, która polega na starciu z przeciwnikami na w miarę niewielkiej arenie, gdzie nie ma za wiele pola do taktycznych popisów. A tylko tak naprawdę jedyne co to musimy przejść pokazać przeciwników i nie stracić wszystkich swoich jednostek. Takie najbardziej klasyczne, jakie tylko istnieje. No już widzę, że są rzeczy, które mi się nie podobają, jeżeli chodzi o ustawienie. A? Ciebie też nie chcę z przodu. A tak w sumie to wydaje się, że będzie ok. Zakupów nie muszę robić. Najgorsze teraz będzie dla mnie przedstawienie się z Fire Emblemowych rzeczy na trójkątne rzeczy. Bo 70 godzin Fire Emblemie robi swoje w ciągu tam ile półtorej tygodnia od premiery. Z czego z tych 70 godzin na pewno przynajmniej część była taka, powiedzmy, naciągana o tyle, że idlowałem na przykład w czasie, kiedy coś tam się działo. Ale no, wciąż było to naprawdę dużo czasu. Ja absolutnie nie czuję, żeby ten czas był zmarnowany, albo że żałuję, że go spędziłem, żeby nie było żadnych wątpliwości. To po prostu jakoś tak dziwnie, że aż tyle. Dobra, na razie zaczekamy sobie, aż oni podejdą, to najlepiej tak w miarę bezpiecznie. W takiej sytuacji jak ta, wydaje mi się, że lepiej jest po prostu dać przeciwnikowi inicjatywę. Bo broniący się będzie miał przewagę ruchu, to może źle określenie, ale właśnie przewaga inicjatywy tutaj może zajść o tyle, że nie zabijemy jakąś jedną jednostkę i to nam bardzo ustawi grę tak naprawdę. Przy okazji, już tutaj jesteśmy, to włączę sobie movement. Pytanie, które będzie jak wykonać swój ruch, tak żeby się jakoś kompletnie nie udupić. Wydaje mi się, że nie powinienem jakoś strasznie wyjść, jeżeli teraz zaatakuję, ale z jakiejś strony tak się boję. Bo tak czy siak będę w zasięgu 4 jednostek. Dobra, spróbujmy tak w takim razie. Na hop dive'a nie ma zasięgu, więc po prostu go pobijemy. Jakie w ogóle macie czary? Dlaczego skolcza? Nie ten przycisk. Yep, mają skolcza. Czyli powinniśmy też uważać, jakie jednostki ustawiamy, żeby nie stały, powiedzmy, w krzyżu. Bo mogą trochę za bardzo oberwać.
Dobra, weź spafuj Eladora. Przydałaby się jakaś tankowa ta jednostka z przodu, ale może właśnie? Ja, dużo expa. Ja mam stąd zasięg, nice! I to całkiem co inny zasięg. Jeżeli dobrze poszło, to byłbym w stanie zajść tego maga, zanim skończuję, co jest dla mnie dużym plusem. Bo magowie zazwyczaj stanowią największy problem tak naprawdę. Dobra. Rado był zbuffowany, więc chciałbym wierzyć, że nie wyjdzie aż tak źle. No bo teraz tak, Gila. Masz tam zasięg, to weź go wyleczę od razu. Leczenie za jeden nas absolutnie nic nie kosztuje, bo to jeden zostanie zagenerowane, więc przy każdej możliwej okazji powinniśmy to robić raczej. Chyba, że rzeczywiście kompletnie czujemy, że nie ma takiej potrzeby, ale to raczej będą rzadsze niż częstsze sytuacje. To będzie bardzo ładne, skoro 4 osoby. Coś, co nie zdarzy się za często. Chyba nie będę w stanie zabić tego maga, co? No nie. A czy też przedtem będziemy jeszcze turę? Teoretycznie Roland. Z 6 movementu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli teoretycznie mogę spróbować zabić tego maga. Wydaje mi się, że Roland powinien być w stanie go zabić. Jak dojdzie do jego tury. A jeżeli jest on ustawiony tak w miarę ciasno z przodu. Już go zabiłem, fajnie było. Zostanę zmemowany. Kolegowie, oni mi absolutnie memują. Cały mi wtedy plan nie poszedł w blisku, bo mogę wciąż zrobić to. Zatem rychło w czasie zorientowałem, że to nie był mag, tylko healer. Co absolutnie zmienia mój plan działania, tak żeby nie było wątpliwości. Ale to by się przynajmniej w takim razie zgranie, prawda? Tutaj chyba nie wydaje mi się, że to było najjasniejsze, co mogę zrobić z tym naszym. Lanco go i tak nie zabije. Ale będzie bezpieczniej niż przeraszować na drugą stronę i wbić się w sam siatek administracyjnika. Więc to zaatakuję sobie od pleców w Senoi. Au. Wiedziałem, że to ustawienie Andy się skończy. Dobra. Ganie, co by się teraz nie działo, to... Wydaje mi się, że Anna jest w tej chwili na mocno straconej pozycji. Bo... Aż nie, co nie czekajcie. Zapominam, że mamy Kwaidusę. Przesunę tu do Anny, żeby była w bezpieczniejszym położeniu. No i teraz mogę dobić jego. Wydaje mi się, że jego już skoro nie dobiję, chociaż... Mam szansę. Bo dzięki temu, że mamy atak na dwie kratki, to możemy jednocześnie wykonywać follow-upy. Także to wyszło lepiej niż myślałem, nawet, że wyjdzie szczerze mówiąc. To jest znacznie gorsze położenie, nie będę kłamał. What to do? Bo teoretycznie mogę komuś przekazać turę.
Tak jakby, tylko zastanawiam się, czy zabinie tego cokolwiek mi da w tej chwili. Czy ja nie mogę przekazać tury synowi i przez to wbić się w łucznika i go dobić? Wydaje się, że jest to możliwe. Spróbuję. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Jezu Chryste, dosłownie nie mogłem wydać jego kratki. Znaczy nie jestem pewien co do tej części z zabiciem łucznika, ale to się zaraz okaże. 19, czyli jednak... Myślałem, że Hewlett teraz będzie miała tą... Będzie miała follow-up, ale najwyraźniej nie. Hogdive zostaje go na 5. Zróbmy delaying strike w takim razie. Możemy się odwrócić tak, bo nasze plecy są teraz bezpieczne. Tutaj jeżeli stanę, to chyba nie mogę strzelać, co? Mogę strzelać. To jestem Raju. Ten... Wow, to było piękne. Czyste shitposty. Znaczy, ja powiem tak. Ja bardzo dużo na matematyce rzeczy zdawałem na zasadzie pierdol głupoty na egzaminie i jakoś to wyjdzie. Więc znam uczuć. Jeden z moich prowadzących powiedział mi, że byłbym dobrym politykiem, co niekoniecznie odbierałem jako komplement, ale mówił to na zasadzie, że on widzi, że jestem wygadany i że potrafię powiedzieć jakieś niekoniecznie do końca to, co trzeba powiedzieć, ale coś, co jakoś się nada. Cześć, Julio. Generalnie tak na szybko informuję, że nie ma do tej pory żadnego progresu fabularnego, więc o to się nie musicie absolutnie martwić w tej chwili. Jedyne co zdążyłem zrobić od początku streama to stwierdzić, że ej słuchajcie, mam w sumie do zrobienia mentalną potyczkę, więc idę ją zrobić zanim cokolwiek ważniejszego się zadzieje. Czemu rapowałeś na algebrze liniowej? Czemu miałbyś robić to albo sobie, albo prowadzącym? Ej, to nie jest pytanie. Dajcie mi jakąś kamerę, tak jakbym chciał. Scorch w tej sytuacji jest kiepski. Wydaje mi się, że jakkolwiek głupio to nie brzmi, to najbezpieczniej będzie, jak ją ustawię tutaj. Tylko teraz... Nawet nie tutaj, holy fuck. Tutaj! Żeby mieć zasięg na obu tych tarczowników, bo oni są bardziej na magii podatni. What? Niestety za dwa cele nie dostaje się darmowych kudosów, więc... 20 minut to pewnie zabicie. To jest zawsze dla mnie trochę urocze, że prowadzący myślą, że studenci są tak samo ogarnięci i inteligentni jak oni, gdzie prawda zazwyczaj jest zupełnie inna. U nas też bardzo często było tak, że no mam tutaj parę łatwych całeczek do przerobienia. Spokojnie, zrobota na 15 minut. Po 15 minutach nikt jeszcze nie zabił pierwszej z 20. I takie hold up. Hold up. Ale bym sobie przeraszował. Boli mnie trochę te bardzo mało HP tutaj. Czy jestem w stanie zabić tego obok mnie? Nie. No tylko sobie to bezpiecznie. Najpierw zabiję jego, bo on zaraz będzie miał turę. Ustne z miarej sełki. Jezu, ustne z całek są okropne, bo... Dowodzenie twierdzeń nie jest aż takie przyjemne. Dużo bardziej lubiłem w kwestii całek właśnie jakieś takie rzeczy bardziej do liczenia, że tak to ujmę. Co teraz? Abym sobie go opóźnił. Czemu nie masz pisane oceny ćwiczeń?
Poison Mutant. Jakaś pomyłka? Coś nastąpiło? Jakaś dziwna sytuacja? Bo to brzmi trochę jak coś, co powinieneś mieć. A, pozwolę sobie podejść. Łupy zgarnąć. Pozwolę też sobie wyleczyć Fryderykę. No bo nie, wiecie co? Jako, że walka się już powoli kończy, to użyję sam człowiek, żeby więcej jak korzystać. Nie, to nie musi. Chociaż głupy. Nie, zaraz Rado będzie miał tutaj i będzie potrzebował o tej tury, żeby tam podejść, więc no. Dawaj. Na matmie chyba absolutnie najgorsze, co może być, to się zgubić w jakimś momencie, bo potem jest... Potem jest tak, że... Ciężko jest to nadrobić. Ja się właśnie na tym chyba najbardziej złapałem podczas matematyki. Że gdzieś tam w pewnym momencie... Nie do końca ogarniałem, ale stwierdziłem, że jakoś to będzie. Nie było. Tak w bardzo dużym skrócie. No i dobra, mentalna potyczka była relatywnie nietrudna. To teraz pytanie za 100 punktów. Czy ja mam przedmioty do promowania, czy nie? Bo mam kogo promować generalnie, tak? Tylko pytanie, czy mam... Nie mam medali. Więc jeżeli nie mam medali, to nie ma też o czym mówić, jeżeli chodzi o awanse, promocje, etc. Czy mam materiały do ulepszania broni na 2? Chyba też nie. Nope. I wydaje mi się, że kolega też ich jeszcze... A nie, w sumie on może mieć... Nie mam tylko materiału do ulepszania w tej chwili. Dwie osoby, których nigdy nie było na zajęciach, jeden z nich ma niezaliczony, dwie osoby łącznie nie mają nic wpisane. Zawsze mam takie... Czemu to profesorowie mieliby nie rozróżniać z jednej strony, a z drugiej strony, jak uczysz tyle osób, to... raczej rzeczywiście możesz nie rozróżniać. Mam dziwne wrażenie, że powinienem wydać kasę na coś, co niekoniecznie jest materiałami do upgrade'ów. I trochę mnie to... tak demotywuje, bo mam takie... A może jednak... A może nie będę potrzebował... Najgorsze jest to, że te pierścienie, które tutaj są, one na początku gry są w miarę silne, bo... te jeden czy dwa... statystyk na początku gry to znaczą co zauważalnie dużo, a potem z każdym poziomem się staje coraz mniejszy procent, tak jakby, więc się nie opłaca. Dużo bardziej te amulety, które chronią przed jakimś typem żywiołów, aż teraz sens będą czekać raczej walki lodowe, to może rzeczywiście jeden lodowy amulet sobie kupię. Jeszcze nie wiem, komu go dam. Niech będzie scenariusz, dostanie. Zaszkodzić nie zaszkodzi. No dobra. Z innej rzeczy to będzie wsio. Rybki upgrade do drabinek. Wiesz, ty się śmiejesz, ale mamy postać, która zajmuje się drabinkami. Więc teoretycznie mógłbym się na niej skupić i wtedy byłby to trochę upgrade do drabinek. A z drugiej strony nie przypadam za Jensen w walce, więc... Raczej mi to nie grozi. To tak jakby ludzie nie pamiętali, co się generalnie działo. Nasi sąsiedzi z Esrostu nas bardzo brutalnie najechali i twierdzą, że
to my jesteśmy zajcami i zostaje sprowokowani do tego najazdu. No i zaraz tego, że atak był kompletnie niespodziewany i z zaskoczenia, to well, zostaliśmy podbici. Patoriato-dono, annai gokurou-sama. Mo sagatte ii desu yo. Także w tej chwili zamek Glendrux jest praktycznie pod efektywnym władaniem Esterostu. A kolega Patriata już podlizuje się nowym władcą. Jak to szlachta? Akurat my jako Polacy wydaje mi się, że wiemy doskonale o szlachcie, która służy niekoniecznie królowi. Teoretycznie na mapie było zaznaczone, że podbity został zamek w stolicy, a nie całe królestwo, więc... Erika właśnie daje trochę dokładniejszy pogląd na sytuację, że Teliora siedzą w swojej twierdzy, a Falk sobie... Nie chcą się wychylać na chwilę obecną. A my... Właśnie Gustalor planuje nasłać na nas Avlore. To samo, która bardzo mocno pochala Toma Maxwella. Kolega Gustalor się kompletnie nie pierdoli. Planuje dokonać egzekucji na królu i obsadzić na tronie Cordelii jako marionetkowego władcę. Jednego nie można było odmówić kompetencji. Co chciał, to zrobił. Jeszcze mógł się tak bezpiecznie zaśmiać. And there's nothing you can do about it. I miałby rację. Fajnym moim akcentem jest to, że wraz ze zmianą właścicieli stolicy zmienia się też herb przy miejscu, w którym się znajdujemy. Także teraz mieliśmy herb bez prostu, pomimo że było to królestwo Glendrug. No właśnie, jakie grzechy? Opowiadaj. Saki no taisen kara 30. Hitobito wa funkot saishin shi, sokoku o tate naoshite kita. Nozeria shinkouzan wa sono shouchou. Sangoku ga kyouzon kyouei suru, heiwa e no ashigakari to naru hazu datta. Daga, kono otoko wa Regunao wa sono kibou o fumi nijitta no da. 我が国の技術で採掘のめどが立った途端、レグナ王は新鉱山を我がものにしようと画策した。そして、ドラゴンエスプロストを殺すよう命じたのだ。これは、テイベルスに罪を与えた。ドラゴンエスプロスト公国、並びに聖敗産土大峡谷に対する裏切りである。ファイナルとしてはエスプロスト zaatakowały nas i zamordowały Dagana, ale spokojnie, historie piszą zwycięzcy, czy jakoś tak? ホワイトホルム城を占拠するに至った。だが、これはドラゴン殺害への正当なる復讐であり、裏切りに対する正義の行いである。罪状を認めるか、レグナ王よ。 認める! A kto nawet nie próbuje zaprzeczać. Biorąc pod uwagę, że równie dobrze mogłoby to być traktowane jako tłumaczą się tylko winni, to król w tej chwili tak naprawdę został postawiony przed pytaniem retorycznym.
エスプロスト公国総帥グスタドルフは死刑を宣告する。レグナ王の首をはねよ。ローラン、コーデリア、あとは頼んだぞ。I w ten oto sposób dobiega kres życie, które Glenbrook. O, to kanlak kara sużycno. Grimbrück kokuo Regna wa szokesa. Trzeba mu przyznać, że było to efektowne zagranie. Regna no siwa kakuchi ni szogeki o atoeta. Pozbawić głowę, która przed całą pewną widownią. Arakana, konton no jidai no makuake o imi shiteita. Z jednej strony mamy teoretycznie wojnę, z drugiej strony tak naprawdę w tej chwili ciężko mówić o wojnie, kiedy nasze królestwo zostało podbite prawie że bez walki, a Hyzant wstępnie przynajmniej zdaje się w to kompletnie nie mieszać. Zobaczmy, co się dzieje u wielkich domów. Najpierw u Toriorów. レグナ王なき今、どうすれば我らは生き残れる？やっとプラジブシタキツ、ザスタシアンバスのプロシアン、ヤスプロシオクレスファ。ランドロイ、ファルクス家は徹底抗戦するだろう。だが、やつらだけでは間違いなく負ける。Gdyby tylko wszystkie wielkie rody mogły zjednoczyć swoje siły, co nie? Na. では、ウォルホートがつけば。ロラン王子はウォルホートにいると聞く。ファルクスと共に戦う可能性は十分ある。いや、本当にそうか。ウォルホートはむしろ領地の存続を条件にエスフロストへ王子を差し出す方が。Ktoś tu ewidentnie nie wierzy w nasz honor i w ogóle w takie rodzaj modalność. ウォルクは終わりだ。王子と王女は殺されるか、手駒にされるか。国を捨てエスフロストに下る。それが残された唯一の道かもしれんな。Cóż, mamy już jednego z drazickiego szlachcica. Mam nadzieję, że nie więcej. A nie czekajcie, już patriarcha siedzi w stolicy i już dawno zmienił stronę, więc. Ech, szlachta. Hatfu. Co tam natomiast mają w stolicy? Jest zaskakująco spokojnie. Zwłaszcza jak na stolicy kraju, która została dopiero co podbita. Na, kore kara kono machi wa dou naru to omou? Shiro no kishidan wa zenmetsu shita tte iu shi, ima no uchi ni nigeta hou ga ii in janai ka? Ore tachi o korosu tsumori nara襲ってきた時にやってるさ。ちょっと難しい。これはポッボイの際で、ウモルドエムバストドノギ、ちょっと、ポポストズミニャメジョンド。なるようにしかならんよ。まあ、でも、どういう意味か、知らないけど、ニエストとサモア、ルルジャモジニビチアシタイス。思ったより悪くない。襲撃時、町には可能な限り手を出さず、攻撃を城に集中させたからだ。ジョーカーはほぼ問題なしと言っていい。あとはグリンブルク王家。Nie, żeby królewskie rodziny zostały jakoś specjalnie dużo, bo mamy Cordelię i Rolanda po prostu. Fura nie łodzi, a sydeni katazuki. Cordelia łodzi, a szczurnia. No korua Loran łodzi. Kociramo, gunno seje butaj o hakien zmita. Kuaete, kakci ni tehaj się udas to ju.賞金に釣られて協力する者もいるはず。さすがはグスタドルフ、抜け目のない男だ。視察は終わりだ。帰るぞ。Cóż, przynajmniej ten jeden raz
ci źli wydają się zaskakująco kompetentni, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. No, co my tu jeszcze mamy? Do Twaloksów. Jak zareaguje na wiadomości o utracie stolicy? Już wcześniej Landoi chciał się rzucać w stronę stolicy, aby jej pomóc, ale został powstrzymany. Cóż, przynajmniej na razie zdaje się, że mam przynajmniej jednego sojusznika. Bo Falx będzie stał po stronie Rolanda, czyli efektywnie po naszej stronie na chwilę obecną. Biorąc pod uwagę, że Roland znajduje się w naszej, z braku lepszego określenia, opiece. Co zaś Heizant ma do powiedzenia na temat tejże zbrojnej napaści? Sorusrei-sama. どうした? ブッカ? エスフロスト公国がグリンブルク王国に侵攻したとの報告が届きました。 なんだと? 王都はすでに陥落、レグナーは処刑され、フラニ王子も殺されたそうです。ロラン王子はウォルホート領に逃れており、公国軍が向かっているとのこと。 エスフロストめ、何を考えている? 他の連中は事態をどう見ているのだ? いや、それより…まずは教皇にお会いせねば。ポッドビッチナス。落ち着いてください、ソルスレイ様。一発と証拠の無謀気。たくしないと、ビガンダーピッシュとか。あるいはエンデヘにとって、好機となるかもしれません。好機だと? Nasi wschodni sąsiedzi ewidentnie też chcą coś ugrać na tej sytuacji. ブッカ、私の忠実な右腕よ。お前はエンデキに欠かせない存在だ。教皇宮にスカイドリを出してくれ。ソルスレイエンデが謁見に参上するとな。かしこまりました。 Jakby mało nam było wrogów na zachodzie, to będziemy ich jeszcze na wschodzie. Wyśmijcie. Ja przynajmniej to wygląda na pierwszy rzut oka. No bo to się natomiast dzieje w naszej demao domenie. Przechlobo wspomina, że jesteśmy ścigani przez armię, więc raczej nie będziemy mieli za dużo czasu takiego swobodnego dla siebie. なんとか戻ってこられたな。ボルホートは王国随一の堅牢な城塞。ここまで来れば安心です。ロラン様。Pytanie, czy będziemy w stanie się obronić przed całą potęgą księstwa? Śmiałbym wątpić. Tak, tak. Królem i z Maxwellem jest wszystko w porządku. Nic im się nie stało. Absolutnie. To wcale nie jest tak, że przynajmniej jeden z nich na pewno nie żyje. Dosta. Kaoga masao da zo, Benedicto. Roland sama. Waka sama. Douka, ochitsuite o kiki kudasai. Za każdym razem, kiedy ktoś ci mówi, zachowaj spokój, to wiesz, że to już nie skończy się dobrze. Oto ni de, Regunao ga shokei sareta so desu. 父上か。なんということだ。父上! Wydaje mi się, że nie mam powodu, żeby cię oszukiwać, Roland. Roland. A już na pewno nie jest czymś takim.
悲しんでいる余裕はありません。グリンブルク王家最後の男子エスフロストが次に狙うのは間違いなくロラン王子です。Coś w tym jest, biorąc pod uwagę, że już nawet było wspominane, że planuje się zabrać Rolanda. A, zgodnie te utaneba. Ciciuje ni mu goikien o kikitai. Sore ga... Simon sama wa... Ciciuje ni nani ka atta no ka? Z każdą chwilą wygląda to coraz gorzej. Spoiler, nie będzie lepiej. シモン様、これは一体。王と襲撃の法をお聞きになった際にお倒れになり、そのまま意識が戻らず。なしょ、ちょっと słabym sercu z kolei tepat w śpiączkę。そんなバカなことがあってたまるか。Widzieliśmy już niejednokrotnie, że dopadały go jakieś ataki, więc nie jest to jakimś kompletnym zaskoczeniem znikąd, ale z pewnością timing ma bardzo niefortunny. Ciciuje. Szkari się kudasaj. Ciciuje. Ciciuje nie ukagajtaj koto ga mada. Kore kara Wolfhoto wa... Watashi wa... Dou sureba yoi no desu ka? Sore no wa... 回復の見込みはあるのか。手は尽くしておりますが、なんとも。To jest zawsze ta ciekawa rzecz, że jeżeli mamy w uniwersum magię leczącą, to ona jest w stanie leczyć, nie wiem, jakieś skaleczenia, rany, obrażenia, nie za poważne oczywiście, nie wywołane fabułą, ale choroby? Jak często spotkacie się z uniwersum, gdzie mamy lekarzy, którzy są w stanie leczyć choroby jako tako. Oczywiście nie liczę jakiś, nie wiem, o, ktoś się zatuł, to mam akurat magię leczącą trucizny, tak? Tylko takie naturalne choroby. Od tego magia praktycznie chyba nigdy nie jest, teraz jak o tym myślę. Jestem w stanie skojarzyć jakieś dwa tytuły może i to też na zasadzie całym konceptem było sprowadzenie aptekarza do innego świata, czy coś ten deseń, i przy okazji nabywało magiczne zdolności. A tak to zawsze jest na zasadzie, o, skaleczyłeś się, coś tam się stało podczas walki, ale nic poważnego, no dobra, to cię wyleczymy, tak? Masz jeden HP, praktycznie wykrwawiasz się na śmierć, też cię wyleczymy. Jakiś wariat skoczył na ciebie z 50 metrów i przebił cię na wylot swoim 3-metrowym mieczem? Nah, can't be. Słuchaj. Ale mówię, takiego stricte leczenia chorób kompletnie nie kojarzę. Możliwe, że gdzieś to było, ale moim ulubionym, takim najbardziej klasycznym przykładem jest Dragon Ball, w którym przecież główny bohater też na coś się rozchorował i potrzebował specjalnych leków na to, pomimo że teoretycznie mieli fasolki, które ich leczyły, powiedzmy, tam do w pełni fizycznego stanu zdrowia. Arigato, Loran Oji. Anata koso, mottomo otsurai hazu nano ni. このような時こそしっかりしなければ父の無念を晴らすためにも。Znaczy ja wiem, że nie leczy, tak? I właśnie o tym mówię, tak? Że dla mnie to jest taki przykład na to, że to się pojawia generalnie w jakichś tam mediach, tak? ご報告があります。どうした？創世殿の行方を追っていた兵がこれを。Potrzebujemy kolejnych dobrych informacji. White Hormon Ohashi Fukin de Mitsuketa to no koto desu. Kore wa... Shi... Shisho... Sonna... Masaka...
Jak w tej chwili musi czuć się Roland? Czy to już podchodzi pod jakąś absolutną dewastację mentalną? Teoretycznie nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że Maxwell nie żyje. W praktyce, biorąc pod uwagę co widzieliśmy, że maska jest zakrwawiona, widzieliśmy sporą plamę krwi na rzece. Niedobrze można założyć, że Maxwell też już z nami nie jest. Także no generalnie, jeżeli ktoś liczy na to, że to będzie luźna gra z taką spokojną fabułą, to chyba ode mnie się przeliczył. ホワイトホルム城に駐留している兵を集め、モルフォートに向けて進軍を開始。それは取りも直さず、グリンブルク王家の血を引く最後の男子、期せずして 王位継承の筆頭位となった。ロラン奪還のために。Co byśmy nie mieli za łatwo, to te siły wszyscy teraz ruszają na nas, żeby zgadnąć przy okazji Rolanda. A dalszych kascenek nie ma, więc zobaczmy, co tam nas czeka. Wakaso. エスプロスト軍がここウォルホートに向けて進軍を開始しました。クラブだと。先だってグスタドルフ総帥からの書簡が届きました。To mi się? Dobra, wyłączył? Mam nadzieję, że na streamie nic. Dobra, na streamie działa. To mi się obraz wyłączył, holy fuck. Znaczy, mam pewne podejrzenie, dlaczego obraz mi się wyłączył, ale nie jest to coś, co chciałbym. Czy możesz, proszę, się nie wyłączać? To jest strasznie irytujące, kiedy obraz gry stwierdzi losowo, że nie, nie będziesz działał. Czy już jest ok? Już wszystko widać? Czy powinno być wszystko widać, ale... Może wszystko widać, jeżeli nie, to najwyżej dajcie mi znać. No, także wyrusza nas Avlora z całym majestatem. To by nie było za luźno. すぐに軍議を開く。皆を議場に集めてくれ。Tu trzeba się zastanowić, co robimy w naszej obecnej sytuacji. そんな、ありえません。ベネディクト。Fredrika zdecydowanie zgadza się z Benedyktem. いいんだ、フレデリカ。В чем можете запытать? ベネディクト、話を続けてくれ。はい。ですから改めて皆に問います。ロラン王子をエスプロスト公国に引き渡すか否かを。С пункта видения модального. なら、何のためにマクスウェル様を。Kwestia zdaje się oczywista. そうですよ。Stąd też absolutnie zrozumiałe oburzenie Fryderyki i Hughes. Zadałem pytanie, czy rzeczywiście książę będzie tutaj bezpieczny. だからといって諦めるのですか?
これは人の命に関わる問題なのです。だからこそ君たちウォルフォート家が血を流す必要はない。Kolego, jesteś księciem, zobowiązaliśmy się do niej, a ciebie. Czy możesz sam nie decydować, kolego? Odpowiedź jest jedna. 誰かが犠牲になることが正しいなんて私には思えません。若さ、ウォルフォート領を戦場にはできません。領民を守るのが当主の使命。To co Benedict mówi też ma jak najbardziej sensu, że jesteśmy obecnie w położeniu, gdzie co by nie mówić, nie do końca możemy podjąć jakąś taką jednoznaczną decyzję, bo jako przyjaciel Rolanda z automatu powinniśmy powiedzieć, że nie stary, nie idziesz nigdzie, będziemy cię bronić. Z drugiej strony, jako władca, który sprawuje władzę nad swoją ziemią, na swoją domeną, no siłą rzeczy nie możemy powiedzieć, że tak poświęcimy naszych ludzi, żeby bronić naszego przyjaciela. Więc decyzja nie jest aż tak oczywista, jak się wydaje. Znaczy, powiem tak. W jakichś 99% JRPG-ów decyzja została podjęta za nas i zostało powiedziane, tak będziemy bronić Rolanda, choćby wszyscy mieli umrzeć. Tutaj wybór jak najbardziej jest i nie jest on aż taki oczywisty. Shinka nara, ojca o mamotte tatakau beki da. Inna sprawa, że do Chronienia Rolanda zobowiązuje nas też to, że jesteśmy wasalem królewskim, a nie tylko przyjacielem. Ale nie tylko przyjacielem. わかった、ベネディクト。信念の天秤を用意してくれ。広告にロラン王子を差し出すべきか否か、皆の意思を問いたい。Decyzja co do Irlandy zostanie wzięta pod głosowanie. Mamy obecnie bardzo jednolicie rozbitą grupę, bym powiedział. Jakkolwiek dziwniej zabrzmi to, co powiedziałem. Chodzi mi bardziej o to, że mamy mniej więcej tak trzy osoby, które będą głosować za jedną opcją i trzy osoby, które będą głosować za drugą opcją. I jeden głos, który nie jest sensu stricte pewny, aczkolwiek jest on delikatnie ukierunkowany w jedną ze stron. かしこまりました。では解散。Zanim podejmiemy decyzję, możemy jeszcze wyruszyć do miasta, żeby posłuchać tego, co sądzą nasi ludzie na ten temat. Część z nich może mieć na przykład na jakieś ważne informacje, więc trzeba by nie skorzystać. A noż jeszcze coś przy okazji znajdzie się na ziemi leżącego. Jeżeli będziecie chcieli wrócić do głosowania, to wystarczy, że porozmawiam ze strażnikiem tutaj. A na razie, tak jak mówiłem, porozmawiajmy ze wszystkimi. Może ktoś będzie w stanie nas przekonać. Tak jak mówiłem, za tym, żeby bronić Rolanda są Frederica, Hewlett i Erador. Za tym, żeby oddać Rolanda jest sam Roland, Benedict oraz Gilla. A niezdecydowaną, lekko kierowaną w stronę oddania Rolanda jest Anna. Więc generalnie, jeżeli nikogo nie uda nam się przekonać, to skończy się na tym, że Roland zostanie oddany, więc musimy znaleźć wystarczająco silne argumenty, żeby ktoś
zgodził się zmienić swój punkt widzenia. W przeciwnym wypadku po prostu Roland poleci w diabły. W tym momencie można powiedzieć, że tutaj dosłownie w diabły. Ta pieśń HP Koseno i co ja się będę. Skoro już go znalazłem. Czy naprawdę byłem w aż takim stanie? W sumie biorąc pod uwagę, jakie wspaniałe wiadomości strzeliśmy, to pewnie tak. Mam nadzieję, że nie będziemy znali już wojny po wojnie soli i żelaza, a mimo to stoimy na skraju przepaści. Aczkolwiek ostatni razem to Glenbrook i Esso startkowały Highland. Wtedy właśnie Święte Państwo zwróciło się do Lorda Simona o pomoc. Jako, że Wolf ci byli wtedy jeszcze niezależnym klanem i pomogli Highland. I wszyscy na tym źle wyszli, bo wojna. Wojna wszystko niszczy i w ogóle. Staliśmy nad przepaścią, ale dzielnie zrobiliśmy krok naprzód. Co możemy zrobić w kwestii wojny? Myślałem, że pokój będzie trwał wiecznie. Nie mogę pozwolić, aby pozwalały mnie obecne prądy. Muszę je wykorzystać i zmienić bieg tych wydarzeń. Moje się cyzykowo swe życie, aby przynieść honor naszemu rodowi i nie zbezczeszczę jego dziedzictwa. Nie będziemy bezcześcić naszego dziedzictwa, prawda? W końcu Wolf leci. Bardzo waleczny, głupi lud. Czy jakoś tak? Chcę wejść generalnie do każdego domu, żeby czegoś przypadkiem nie przeoczyć. Nie, nic się nie stało, proszę nie przejmuj się. To nic ważnego, czy jakoś tak? To nie jest tak, że będziemy mieli jakąś wojnę tuż obok siebie, czy coś. Coś tam trochę za blisko komfortu. Podobno krążą plotki o sekretnych pułapkach rozstawionych po domenie Wolfortów. Podobno są w stanie sprawić się bardzo szybko z najeźdźcami, aczkolwiek dlaczego miałoby to być taką wielką tajemnicą? Pytanie, czym są te pułapki? Bo na razie tylko wiemy o tym, że one istnieją. Znaczy wiemy. Wiemy o tym, że mogą istnieć. To jest chyba nawet lepsze określenie. Bo równie dobrze to może być taka plotka, która została rzucona, żebyśmy poczuli się lepiej. Czemu Esso zaatakował? Myśleliśmy, że wszystko jest już za nami. A co z naszym małżeństwem z Federką? Czy to był tylko spisek? Chciałbym powiedzieć, że to nie była wina Federyki i proszę jej nie obwiniać. Proszę zostawić, będą Federyka spokojona i niczego nie zawiniła. Nie, gdzież? Gdzieżby zaatakowali ziemię swojej własnej krewnej? To wcale nie jest tak, że właśnie tu idzie cała ich armia. Wydaje wam się. Srebro. Srebro można ulepszać bronię na wyższy poziom. To mi się na pewno bardzo przyda. Są listy gończe za Rolandem i chcą go żywego. Ej, to oznacza przynajmniej, że nie chcą go zabić, jak tylko go zobaczą, co jest pozytywem. Tak, to prawda, Esso zaatakował stolicę i powiem więcej, nawet udało mi się ją podbić. Niestety. Tutaj chyba nic nie leży. Stało się coś strasznego? Mówicie tak jakby, nie wiem, wszystko nagle legło w gruzach. Być nie może. Tak. Maxwell na pewno się tym zajmie.
Maxwell wszystko naprawi. Bardzo mi się podoba, jak wierzą w to, że jedna osoba po prostu rozwiąże wszystkie problemy tego świata. To jest tak przyjemnie naiwne, że aż nisko się uśmiechnąć. Zablokowałem drogę do stolicy. Wcale się nie dziwię. A tutaj nie widzę, żeby coś było. No bo to chyba będzie już wszystko jako tako. O ile czegoś w oczywisty sposób nie przegapiam. Nie wiem, czy za którymś z domów czegoś nie było jeszcze. Tutaj coś się świeciło, czy... Nie, to pochodnia się świeci. I mi się wydawało, że coś się świeci. Za każdym razem się na tym łapię, że wydaje mi się, że coś się świeci i to jest takie... Nope. Wydaje się. Tutaj też nie widzę, żeby coś było. Tu też nie. No dobra. Czas iść głosować. Generalnie to, co ja chciałbym zrobić, jeżeli mi się uda, co nie jest oczywiste, to przegłosować głosowanie tak, żeby udało mi się zachować Rolanda z nami. Czyli muszę przekonać Annę, Rolanda, Benedykta albo Jillę. Wystarczy jedna z tych osób i wszystko będzie ok. Spróbujmy może zacząć od Anny. Powiem tak. Przy pierwszym przejściu gry kompletnie nie udało mi się to głosowanie i było mi z tego powodu bardzo przykro. Dlatego naiwnie będę liczył, że tym razem będzie lepiej. Podoba mi się, że Anna jest teoretycznie bardziej skierowana w stronę oddania Rolanda, a jednocześnie próba przekonania jej do tego jest jak gadanie do ściany. Ale mówię, spróbujmy ją przekonać do tego, że musimy bronić Rolanda. Tak, chcę bronić Rolanda za wszelką cenę. Absolutnie nie podoba mi się też to, że mam zablokowaną opcję nie do wyboru, ale... Jeżeli będziemy zgadzać się na wszystko, co wróg chce, to koniec końców to się bardzo źle skończy. Sonobai. A mi, co ich powstrzymuje? Są obecnie w pozycji siły, gdzie mogą żądać czego im się żadnie nie podoba, więc jeżeli im się nie przeciwstawimy, to po prostu żądania będą z każdą chwilą coraz wyższe, aż w końcu nie będą już mieli czego żądać. Anna została poruszona moimi słowami. Mam nadzieję, że wystarczająco mocno. Serenua. Spróbujmy przekonać Rolanda, to na pewno się uda. Biorąc pod uwagę, że to on najbardziej obok Benedykta chyba napiera na to, żeby go oddać, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Biorąc pod uwagę, że on sam nie daje się za bardzo przekonać, to może przemówimy do niego jego mistrzem, którym on ewidentnie przepadał. Czy naprawdę chcesz pozwolić, żeby poświęcenie Maxwella poszło na marne? Jakie masz swoje myśli? Jeżeli to jest coś, co mogę sam załatwić, to czy tak nie będzie najlepiej? Z jednej strony tak, z drugiej strony... Nie jestem pewien, czy to, że się poświęcisz jako tako cokolwiek zmieni. Bo tak jak było przed chwilą mówione, nawet jeżeli teraz go oddamy, to kto wie, co potem będzie się działo. No. Oddamy cię, oni sobie zrobią z tobą, co tam chcą i zmieni się absolutnie nic, więc pewnie zawsze możemy cię chronić przed jakimiś okrutnymi rzeczami.
No dobra. Spróbujmy Benedykta przekonać. Czy byłoby to mądre? Absolutnie. Czy kiedykolwiek przejmowałem się tym, czy coś jest mądre? Gdybym tak mówił, to nie grałbym na przykład w Mega Man na X7. Ha, ha, ha. Albo nie mówiłbym, że X6 jest dobrą grą. Ha, ha, ha. Albo nie robiłbym Dark Soulsów jak pojebany. A jak widać sobie zdecydowaną większość z tych rzeczy. To co, kiedy Steam w X7? Znaczy co? Hold up. Teoretycznie sami wysłali listę gończy z zastrzeżeniem, że ma być żywy, więc ma to sens, że potrzebuje go żywego. Spróbujmy go przekonać. Może się uda. Benedicta raczej argumenty jakieś takie moralne nie przekonują. On jest bardzo nastawiony na to, że musisz w pierwszej kolejności patrzeć na swoją domenę. Więc może uda się go przekonać tym, że ta walka nie jest tak kompletnie stracona. Zresztą, nawet jeżeli siły po prostu zajęły bardzo szybko stolicę, to wynikało to głównie dlatego, że wzięły nas z kompletnego zaskoczenia. My, mając trochę więcej czasu na przygotowanie, może być lepiej? Naruhodo. Ja tylko zatrzymałem plotki, ale wiem, że to istnieje. Ale czymś jeszcze jestem w stanie go przekonać? Czy nie razem z Zolandem lepiej będzie bronić naszego królestwa? Ta walka nie jest stracona, tylko kwestia szczęścia. Ma obowiązki wobec rodziny królewskiej, jak i wobec od Wolfortów. Żaden z tych argumentów nie brzmi jak coś, co może przekonać w Benedykta, szczerze mówiąc. Bo tutaj Benedykt mi powie, że nasz lud jest znacznie ważniejszy. Tutaj nam powie, że powierzać wodze szczęściu jest trochę strasznie ryzykowne. To też tak średnio, no bo gdyby tak sądził, to sam by nas nie próbował przekonać, ale może oczywiście to jest taka najbardziej rozsądna z opcji? Zwłaszcza, że na siłę rzeczy będziemy mieli księcia, który wciąż stanowi jakąś tam podpolę królestwa, tak jak właśnie Benedykt mówi. A Cordelii raczej zbyt szybko nie odzyskamy, żeby powiedzmy pod chorągwią księżniczki cokolwiek robić. No dobra, to jeszcze tylko Eradora spróbujmy. Wróćcie, Eradora nie musimy przekonywać. Złe osoby trzeba jej przekonać. Żeby nie było, raz mi się zdarzyło, że przekonałem kogoś, kogo chciałem mieć po swojej stronie do drugiej strony. To było bardzo głupie z mojej strony i się źle z tym czułem. Serenoa-sama. Z jednej strony nie zabiło, z drugiej strony pytanie, jak długo zostało go przeżycie, w jakim stanie. Słuchaj, Jira, bronimy go. Co kierowało mną? Na pewno nie strzał w prawo. Pierwsza opcja jest, że nie będę ryzykował życia mojego przyjaciela księcia na podstawie zwykłego założenia. Jak tylko ugniemy się przed Esferostem, to jesteśmy skończeni. I obawiam się, że dostarczenie Miranda nie powstrzyma ataku Esferostu. Raczej po prostu nie chcę zakładać, że coś będzie dobrze. No. Samo zakładanie takie jest trochę, mówię, z mojej perspektywy jest takie bardzo naciągane, że mu nic nie zrobią, no bo nawet jeżeli twierdzą, że potrzebują go żywego, to pytanie, na jak długo i co z nim zrobią, tak? Bo to, że on będzie żywy, ale mentalnie kompletnie złamany i w ogóle, to nam nie pomoże. Mam jeszcze rozwinąć myśli.
Jeżeli oddamy do Landa, to pokażemy ludziom, że nie mamy odwagi i potem ciężko będzie nam uzyskać ich zaufanie. Jestem gotów walczyć do ostatniej kropli krwi, nawet jeżeli nie będziemy w stanie tego wygrać, bo od Wolfortów pozostanie mieczem i tarczą od rodziny królewskiej. Albo mam też plan, kurwa sprytny. O ile oczywiście plotki są prawdziwe. Naruhodo. Mam wrażenie, że wszyscy słyszeli o tym planie, tylko nie chcieli mi o nim mówić. Dobra, to teoretycznie zrobiłem tyle, ile mogłem. Zobaczymy, czy udało mi się kogokolwiek przekonać. Powtórzę, to nie jest oczywiste. To jak bardzo udaje się nam kogoś przekonać, zależy też od naszych przekonań, więc możliwe, że jeżeli podjęliśmy wcześniej jakieś decyzje podczas tych rozmów, które zmieniają nasze przekonania w nieodpowiedni sposób, to tutaj choćbyśmy wybierali dosłownie idealne odpowiedzi, takie jak trzeba, to nie będziemy w stanie przekonać się nikogo dosłownie, żeby uratować Lorandę. Roland? Dał się przekonać, absolutny szaleniec. Benedykt? Absolutny szaleniec też się da przekonać, holy fuck. Tak. Rozumiem, że ty też. Jeżeli dobrze rozumiem, Anna Krani była przekonana, twierdzi, że trzyma się tego, co wcześniej mówiła. To mnie chyba najbardziej dziwi. Aczkolwiek w tym wypadku oznacza to jednak, że jest po naszej stronie. Łatwo? 7-0? Jest? Michi wa sadamerareta. Warera wa Loran wojo mamori. Esfrosto wo mukai utsu. I my będziemy w Zanistolanda. Przed nadchodzącą armią Esfrosto. Pytanie, jak bardzo stracona jest ta walka. Nie może być chyba aż tak źle, prawda? 審判は下りましたね。新年の天秤による決定ですが、厳しい道となる覚悟は必要です。この道は間違いではなかったと。己を納得させられるのは己のみだ。 Na samym początku, tak jak mówiłem, przy pierwszym przejściu kompletnie nie udało mi się to głosowanie i tak, żeby nie mówić za dużo, to tracimy w tym momencie Rolanda jako tako, więc to nie jest tak, że to głosowanie jest takie, że po prostu żeby sobie było, tylko ono ma rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje. Na szczęście jako broniący się mamy przewagę, prawda? Jako broniący się mamy przewagę, prawda? Kopium. To jest 100% kopium. Wmawiam to sobie, żeby poczuć się nieco lepiej. Sinnen no tenbin nioru shinpan no sue. Ej, ale to może w takim razie inne wielkie domy nam pomogą, co? Elity do nas przyszły, to jest dokładnie to, czego potrzebowałem usłyszeć. Sosite.
Przypominam ciąg przyczynowo-skutkowy, że Maxwell nam najebał tak, że potem nie pamiętaliśmy, co się działo przez kolejne 3 dni. Po czym ta sama Flora najebała Maxwellowi w mano a mano. Więc to nie zapowiada się absolutnie dobrze. Ale co może pójść nie tak? Jeżeli waszą odpowiedzią było wszystko, to macie absolutnie rację. Zwłaszcza, że nie znam za cholerę tej misji. ウォルホート家より使い取りが来ました。ロロン王子の剣だな。ウォルホートは王子の引き渡しを拒否したか。あくまでグリンブルク王家の忠義を貫くつもりらしい。 Uff. Pomyślałbym, że biorąc pod uwagę, że Avlora jest już pod naszymi murami, to raczej nie musieliby wysyłać żadnego ptaka. Ale co, ja się znam. Zobaczmy, co się dzieje wśród pozostałych ziem Glenbrook. Najpierw zahaczmy o Falksów. Oto Kanrakugo! Roland Ojga w Warkotoriowie Hinan Saretanowa Stiltomu! Mam tylko nadzieję, że nie potraktuję tego jako aktu zdrady. Esfrostowa, Warkotokie nie tajś! Ojga o Hikiwata Sio Sematteitoga. Okej, nasza decyzja była przyjęta jak najbardziej pozytywnie. Będziemy mieli wsparcie? Grimbrook Gosankę no nani hajinu yo! Przyszedłem na chwilę z Rolandem. Udało się przegłosować, że Roland zostaje z nami i będziemy go bronić przed admirałem w naszej twierdzy. Mina tanom da zo! Watashi ni chikara o kaste kure! I Roland też jakoś specjalnie dużych pretensji o to nie miał, tylko stwierdził, że ufam twojej decyzji i wierzy, że była ona słuszna i w ogóle. Wolfhoto mo tonda oroka mono da koto. Kto to mówił cokolwiek o umieraniu, pan Noeriko? Te gara o ageru kikai ga dekite, Avlora wa yorokonde iru to omou kedo. Sono tame ni hirotta onna da kara ne. Yaku ni tatte morau nakya. Ee, sou ne. A jeszcze ja tej dwójki nie znoszę, matro boska. Osanke no tatsu wa kore de katazuku toshite. 残る 2つ はどうするつもりかしら? Jeden już spiskuje, żeby dołączyć do was, więc nie spodziewam się absolutnie niczego. Nie-san mo tsumaranai koto kiku na. Okubyou mono no Teriorukke nante dou to demo dekiru sa. Chūgi ni atsui Falksuke to chigatte ne. To wa ie, Falksuryou wa yutaka na kokusou chitai da. Sonna miryoku-teki na tochi wo Żyzne ziemie? To zawsze był łakomy konsekwent, zwłaszcza dla kraju, który relatywnie niedużo ma. Biorąc pod uwagę, że Estra jest taki typowo lodowy kraj. Ech, przynajmniej Falks zobowiązał się, że będzie walczył. To już duży pozytyw. Cześć, Erik. シルビオ様、
こちらでしたか。オテリアドフ。natomiast どうした。ホワイトホルム城から知らせが届きました。クロウニシュエエスフロストの要求を拒み、ロラン王子を領内で保護するとのこと。アメクタニメダランダ。なんだと、エスフロストと対立する道を選んだというのか。Tak, bo nie jesteśmy tchórzami, jak pewien Silvio. Sosei wa Wolfhoto jo e no kogeki o meire. Loran ouji o torae, douji ni Wolfhoto o tataku tsumori desu. Wolfhoto wa kore de owari daro. A tam, ja nie dam rady. Daga, manga ichi tou koto mo aru. Jōkyō o shikkari mikiwame neba. Asette wa ikan. Yoku kangaero. Ware ra ga ikinokoru sube o. Spoko, spoko. No problemo. Hikitsuzuki, kakuryo no douko o sagure. Donna sasai na koto mo minogasu de nai zo. Ho. Także do Teliore wciąż bardzo intensywnie zobowiązuje się do nic nie robienia, dopóki coś się nie stanie. My natomiast zaraz dowiemy, co tam u nas się dzieje niedobrego. Biorąc pod uwagę, w jakim położeniu się znajdujemy, to raczej dobrych rzeczy to tu wiele nie będzie. Jedni wysyłają małe gołębie pocztowe, inni całe wielkie sokoły. Słyszeliśmy to już z trzech różnych źródeł, więc raczej jest to bardzo prawdopodobne. Tak. Będzie łatwo. TF, TF. Roland, nie po to zobowiązaliśmy się, że będziesz tutaj, a nie oddamy cię, żeś teraz poświęcał swoje życie. Chłopie! Ja wiem, jak to jest, naprawdę wiem, ale... Tada, shōmen kara teki o uketomete mo, jiri jiri to oikomareru koto wa meihaku. Saku o koujimashou. Kono machi ni wa, to aru shikake ga hodokosarete iru no desu. Honrai de areba, katoku o tsugu sai ni otte tsutaeraleru mono de arimashita. My efektywnie jesteśmy już nowym panem tych ziem, więc równie dobrze możesz nam to powiedzieć. Sakihodo, hei ni meijite junbi o sasemashita. Jikan ga arimasen. Kochira e. Powiem tak, generalnie sekretna broń Wolfortów to bardzo interesujący koncept. O którym zaraz będziemy mieli okazję się przekonać. Sakto wa ittai nanda, Benedicto? Wolfhoto jō wa yama o hiraite tsukurareta to kikimasu. Soko ni... Hai. この町には万が一の有事に備え、あるからくりが施されています。だからザブナマワポワペチカ。聞いたことがないな。当然です。当主とその側近にだけ伝えられている、この町の進化とも言うべき秘密ですから。なるほど。で、この町の進化とはいかに？町のあちこちに見られる高い塀。斜面に張り巡らされた水路、特に変わったところはないように思えますが。Na pierwszy rzut oka tego zdecydowanie nie widać. その水路を使うのです。
上から油を流し、攻め入った敵ごと焼き払う。Taktyka z pełnej ziemi w pełnej krasie. Szokika, Benedicto. Kakusho ni taka no chozou ga goran itadakeru deshou. Tashika ni. Achikochi ni minarenai chozou ga. Chozou o tataki kowasu to suiro no kukaku ni saku ga demasu. Kakomareta nara, moe tsukiru made nogareru koto wa dekimasen.いいえ、いや、町もろとも敵を焼くというのですか。果たしてどれだけの被害や犠牲が出るか。Także tajemną bronią Wolfortów, którą możemy wykorzystać, jest zalanie miasta olejem i spalenie go doszczętnie. Jest to zdecydowanie bardzo mało moralna opcja, ale efektywności odebrać nie można. Warewarewa, tatakau michi o eranda.Biorąc pod uwagę, jak bardzo używaliśmy argumentu, że ej, mamy tajną broń, to teraz też głupio powiedzieć, ej, może jednak nie korzystajmy. Co zmienia faktu, że to nie brzmi jak coś, czego chcielibyśmy używać.Jeżeli zaatakujemy statuę, to rozleje się olej, po czym wszystko pójdzie w diabli. Także mamy opcję. Czy z niej skorzystamy, czy z niej, to już zależy tylko i wyłącznie od nas. Firestone.Stoi pytanie, czy tutaj dużo jeszcze przedmiotów zostało po naszej ostatniej wizycie? Zgadnij, czy są jakieś nowe, czy wszystko jest stare i tego po prostu nie podniosłem? Wiem, że chcesz ich pomścić, kolego. Ale to naprawdę nie jest dobra chwila, biorąc pod uwagę, że stoimy przed przytłaczającymi siłami wroga.Potrzebujesz wziąć pigułkę chłodu, kolego. Naprawdę nie chciałbym tyle rzeczy poświęcać tylko po to, żeby Roland sobie stwierdził, ej, muszę się na nią rzucić i umrzeć. Dobra, generalnie szukam w tej chwili już przedmiotów albo ludzi do pogadania do swoich przekonań, albo kupca.W sumie jak już kupiec jest, to też nie omieszkam zobaczyć, czy może czegoś nie jest przydaje ciekawego. To się może przydać na pewno. Teoretycznie mógłbym kupić materiały, a wiecie co, kupię materiały. Materiałów nie widzę za wiele.A wiecie co? Tego też kupię parę. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Przedmiotów atakujących raczej nie kupuję, bo za mało dają zazwyczaj. Biorąc pod uwagę, że nawet nie mamy wyboru, to musimy jakoś uargumentować, a nie dlaczego chcemy użyć broni.To trochę jak z tym słynnym pytaniem, czy przestałeś już bić swoją żonę? To miało jakoś swoją ładną nazwę i jak zwykle wyleciała mi ona z głowy. So leading questions? Nie, tak nie wiem. W każdym razie no, jest to pytanie, na które wolałbym odpowiedzieć nie skorzystam z niej, ale jeżeli już musimy...To po prostu musimy stłamsić wszystko, co stanie nam na drodze, I guess. Generalnie, jeżeli siły wzrostu tutaj przyjdą, to i tak raczej nie będziemy mieli
A, to jest druga statua. Jeżeli siły Estrosu tutaj przyjdą, to i tak nie będzie mieli tak naprawdę innej opcji. Jeżeli oni tutaj rzeczywiście przyjdą i zrobią co chcą, to... Well. Też to świeci. To miasto i tak podejrzewam, że nie będzie w lepszym stanie, więc... Równie dobrze możemy spalić je sami, ha ha ha! Nie, wolałbym tego nie robić. Benedicto, soczrano siebie, a doda? ちょうど今準備を終えたところです。若様の方もお済みのようですね。 No ja już w dużej mierze zrobiłem, co chciałem, prawda? なんとか間に合ったか? やれることはやりました。あとは力を尽くすのみです。 Jedyne co zostało, to zrealizować nasz plan. セレノア殿, ベネディクト殿。 Esfrosto-gunが動き出しました. Kitaka. Esfrosto-gunの進撃を確認. Mina, それぞれの持ち場にて待機せよ. Wakasama, 行きますぞ. A. Jasne, na pewno damy radę. Tylko zanim bitwa, na pewno będę się jeszcze o Encampment zahaczyć. Sobie mogę to zrobić już chyba z poziomu walki, więc... Jedyne co to teraz sobie zapiszę. Ja? O Boga, i walka, I know that. Po 10 tysiącach lat. Dużo ich tu. W tym magowie co gorsze. Niech tu nie jest dzieckiem. Grimbrück ja ukieta kutzyok. Dużym pozytywem na pewno jest to, że jesteśmy po stronie broniącej się. Tak, zdaję sobie sprawę. Wakateiru. Gisewa kakugo no ue da. Minna, ikuto! Zengun, susume! Deau mono mina, hitori nokorazu korose! Dobra, tak jak mówię, zanim przejdziemy do właściwej walki, będę chciał jeszcze zahaczyć o encampment, żeby polepszać rzeczy. Zwłaszcza, że... Woda i silver jest wykorzystywane do upgrade'ów do broni, a jak mam upgrade'y do broni, to absolutnie planuję z nich skorzystać. Na wszelki wypadek, ty nic nie masz nowego, prawda? Nie powinien mieć nic nowego. Ma parę quality rzeczy, ale w sumie. Dobra, w pierwszej kolejności... Mogą ulepszyć bronię Sernoi, Rolandowi, Annie albo Julio. Mało chcę powiedzieć, że najbardziej się przyda Annie. Ale nie jestem pewien w sumie. I to jest najgorsze. Czy ja chcę ulepszyć bronię Annie? Moje dwie główne opcje tak naprawdę to albo Anna, albo Synoa. Nie widzę za bardzo innej opcji w tej chwili.
Julia nie wchodzi w grę, Roland raczej niekoniecznie. O, dylematy, dylematy. Dawaj, Annie. Fajnie będzie. Przekazuję, bo kobiety mam drugi pasek, gdzie możemy zwiększyć potencjał broni o 5. Tych do statystyk nie możemy, bo musielibyśmy pierwszy tier blokować najpierw. Większe obrażenie zdawane, kiedy atakujemy od tyłu. I zmniejsza koszt w TP umiejętności Submount. Z której raczej nie będziemy aż tak często korzystać, więc z automatu wchodzi to tak naprawdę. A że więcej materiałów na razie nie mamy, to będzie wsio chyba. Jeszcze się tylko upewnię, czy nie mam czegoś do kupienia za Kudoski. Kurde. Najgorsze jest to, że i Quietus Point Plus i Lightwave zdają się bardzo dobrymi opcjami. Wezmę sobie Lightwave'a. Tylko to oznacza z tego co kojarzę, że mamy o jeden punkt za mało, żeby użyć wszystkich umiejętności, które mamy. Więc będziemy musieli się godzić z tym, że albo prawdopodobnie albo Ristor, albo Lightwave nie będą używane. Dobra, zapiszmy. Inwentory nie, ale chcę zobaczyć jednostki. Właśnie się dostaje, jest czy Julio? Wydaje mi się, że Julio, bo właśnie obie jednostki teoretycznie są dobre, bo Jens może blokować przejścia z jednej strony, z drugiej strony Julio może im buffować magów, którzy będą mieli, znaczy magów, efektywnie Fryderykę, która będzie miała dużo lepsze opcje atakowania z sensu. Więc wydaje mi się, że zostanę po prostu przy tym, co gra mi sugeruje. I spróbujmy. Jeszcze się upewnię co do rozkładu jednostek. Zamień się z Federyką. Tutaj za bardzo nie ma gdzie wejść jako tako. Zastanawiam się, czy tutaj się dałoby wejść. 10. Inaczej. Muszę obejść kamerę, bo mi się tak trafi. Jak wysoko jest na ten dach? 9, 11, tylko że na dach nie można wejść. Tutaj 10, 13... Ile ty masz jumpa, kolego? Jumpa masz 3. Czyli teoretycznie... mógłbym ustawić go tak, żeby siedział tam na dachu. Albo tu na dachu. Tak, chyba najbardziej tutaj na dachu by się przydał. Więc próbuję go tak wstawić. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówię, jest to dla mnie pierwsze podejście do tej misji, więc... nie do końca wiem, jak ona będzie przebiegać tak dalej, więc może, powiem więcej, spodziewam się, że wyjdzie to nie do końca tak dobrze, jakbym chciał. Zwłaszcza, że chciałbym w miarę możliwości rzeczywiście nie korzystać z tych pułapek. Wiem, że misja jest skrojona pod to, żeby ich używać, ale chciałbym tego nie robić po prostu, biorąc pod uwagę... アブローラ様に続け。モルフォートの一行を殲滅せよ。町は敵に囲まれているようだ。まだまだ敵は増えそうだな。兵力差は承知の上、効率的に倒さねば勝ちはあるまい。
Nieskończone posiłki w mojej okolicy? Dobra, to spokój się. No i dobra, możemy zacząć od tego, że QSA tutaj wejdzie. I nie, nie będziemy strzelać do tych statuł cholernych. A na razie do nikogo innego strzelać nie możemy z tego co widzę, chociaż daleko nie jest. Więc zajmiemy sobie tej w miarę bezpieczną bezpieczną miejsce, dobrze Shinji. W miarę bezpieczne położenie. Ile HP? Aha. 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 Well, to będzie zabawne. Już to czuję. Ja nie miałem możliwości, chciałbym teraz poblokować trochę rzeczy, żeby oni nie mogli się aż tak łatwo przedostawać. W idealnym świecie w ogóle Avlora dopiero jakoś potem by dołączyła do akcji, na razie nas zostawia w piździe, ale nie wierzę w to, że będzie aż tak dobrze. Czy Benedict ma coś za jeden? Boulevard Bed of Prey. Wiesz co, na wszelki wypadek dam je, może bym mógł szybciej nadać korzyść. Kosztuje nas to jeden many, czy tam tepeków, więc nie ma powodu, żeby tego nie robić. Ja nie. No, akurat sobie tutaj wejdzie. Mogę też dalej położyć pułapkę tutaj. Niech sobie leży. Jak będą chcieli, to nie wchodzą. Tylko czekam, aż się okaże, że przeciwnicy sami aktywują te pułapki i będę płakał żywnymi łzami. Magowie też idą w moją stronę niestety. Nie sięgnę z hejstem, niestety. Znaczy wiesz, oni nie muszą wiedzieć, tak? Hejsla. Ekspa samego tak naprawdę. Nie sobie jeszcze za wcześnie na... No, zdecydowanie. Zwłaszcza, że tego lepiej używać, żeby dodawać te peki. Więc na razie po prostu spasuję tutaj Julian. Jak zaczną gdzieś bliżej podchodzić, to mogę wymyśleć. Tyleka niech tu podejdzie, niech rzuci claim shieldem na byle kogo, żeby ekspa dostał. Chyba? Oni będą powoli podchodzić. Przy czym powoli tutaj jest bardzo duże nadużycie. Chyba? Trzeba zacząć strzelać. Nie będzie to szło za szybko, biorąc pod uwagę, że idą tarczownicy, ale... Jesteśmy na tyle bezpiecznym położeniu. Avlora, proszę stój. Okej, okay, Avlora stoi, jest okej. Okay. Póki Avlora stoi, to wszystko będzie okej. Okay. Z takiego wychodzę z założenia. Jak Avlora zacznie do mnie iść, to będzie źle. A to powstanie, Roland, stój tu. Ja jestem tutaj tylko po to, żeby się bronić. To oni muszą mnie atakować. Tej wersji się trzymajmy. I co, zastanawiam się, czy nie lepiej będzie Hewlett przesunąć na drugą flankę, żeby oślepiała? A jeszcze jak dodać te halkę mistrów, to bardziej.
私ですね。A, weź się odsuń. Zwłaszcza, że widzę, że oni też na mnie zaśnięli, to chyba ci magowie nieszczęśni. Zbuffuję obronę Serenoi, bo już powoli trzeba o tym myśleć. Czekaj, poziom wpada, nice. Na mnie zasięg będą mieli... Bo ja stąd nie mogę strzelać generalnie z tego co widzę. Stąd za to mogę. Ale tylko w to cholerstwo. A jak podejdę jeszcze o jeden do przodu, to ma do mnie zasięg też mag niestety. Moja pozycja nie jest najlepsza. Zwłaszcza, że ile twój łuk zadaje. 56, dużo. Z drugiej strony muszę do nich strzelać, co by nie mówić. Bo pułapki... Nie, mogę zostawić do 3 pułapek. To sobie może lepiej będzie po prostu jak pułapkę zostawię. Daj mi to dodatkowy czas tak naprawdę. A oni i tak nie mogą do mnie strzelać, więc... Ból. Czy w jednego jest sens strzelać? Mam ochotę powiedzieć, że nie, ale jednocześnie dobrze by było. Takie mam wrażenie. A? Ty możesz strzelać dalej i to rób. Za niewiele, ale robi. Niestety oni będą powoli znacznie szybciej niż bym chciał. Stąd nie będę miał zasięgu raczej. Co powinienem móc wejść za to, to rzucić pojedona. Ja? I zaoszczędzę sobie SP-ki. Trochę niefortunnie tury wychodzą, bo wolałbym, żeby teraz była tura Serenoi, a dopiero potem Rolanda. Pozwoliłoby mi to atakować za atak jakby. A tak to pal mogę spasować co najwyżej. Bo nie chcę wychodzić Rolandem do przodu na chwilę obecną. Co za to mogę zrobić, to skopajzować kolegę. I podejść do przodu, żeby... Podejście do przodu tutaj może się źle skończyć, mam wrażenie, ale... Z drugiej strony muszę coś robić z tymi magami, tak trzeba, więc... Im prędzej ich wyciągnę, tym lepiej chyba. No zwłaszcza, że obezwał Senoa w tej chwili, więc tym bardziej wszystko jest ok. No i dobra, teraz możemy już zacząć powoli strzelać. Lepiej będzie, jeżeli będę strzelał w zwykłych żołnierzy jako tako. Bo oni będą dostawać więcej. Dobra, kto cię tu może być? Mark czy whatever. Ty i zbuffować Federykę. Przy okazji daj to TPK. Nice. Dużo ekspa spada przez różnicę poziomu, więc tym bardziej dobrze wychodzi.
この盾が破れるかな。Rado jest tutaj po to, żeby trzymać się szyk. Odpalę sobie finta dla expa. Chyba on będzie powoli podchodził. Poczekaj, ty masz Raging Beast. Nie pamiętam, czy buffy w tej grze się stakują, szczerze mówiąc, a przydałaby mi się ta informacja w tej chwili. Aseriwa kimmotsu. Podejdź tutaj. Ty możesz strzelić blinding arrowem w tego żołnierza. Bup. Federyka ma właśnie najpiękniejszego skolcza w historii skolczy. Nie, dobra, może nie najpiękniejszego, ale bardzo ładnego skolcza. Tons of damage. Ja chyba najbardziej boję się tego, co Avalon będzie robiła. Tak, z czasem. Chyba teraz możemy się po prostu wyleczyć za 1 TP. Czy efektywnie za darmo? A mnie się oberwie? Nie, jakoś specjalnie mocno, ale... Mogę powiedzieć, że zostawienie go przy życiu jest dobrą rzeczą, jakkolwiek ci nie to nie brzmi. Bo wtedy ten odcinek tutaj będzie zablokowany, tak jakby. I oni nie mogą mi teoretycznie przynajmniej nic zrobić. A jednocześnie ja też im nie mogę w tej chwili nic zrobić sensownego. Więc Roland, weź się wycofaj. Roland coś czuje, że nie będzie miał dużo do roboty w tej misji. Przynajmniej na razie. Hawkdive. Nie wiem, co do Hawkdive. Sporo. Rób to. Dystansowa opcja, która pozwoli im wciąż trzymać się tutaj w miarę bezpiecznie. Mighty Sack boli zdecydowanie bardziej niż chciałbym, żeby bolał. Kolega przez pułapkę ją zmarnował niestety. Ty możesz strzelać dalej. Wow! To nie było coś, czego się spodziewałem. To mnie zaboli. To mnie mocno zaboli. 3 i czy tym... Nie, on nie ma manę. Bo oni zużywają właśnie całą swoją manę na te ataki, więc... Czy ja mogę? Mogę stąd atakować? Mogę. Ciekawe. Ale tylko ja tam zejdę, to nie jest coś, co chcę robić. Sześć, siedem, zejdę. Za mała wysokość jest generalnie. Przejdź tutaj i zesprintuj. Ostrożo! Możesz sześć ludzi na drugą flankę przerzucę po prostu, żeby mogli się efektywniej bić. Dobra, ten pachł i Federyka. A ty weź oślep jego. A, nie mogę go oślepić, bo stoję w tym miejscu. To jego chociaż oślep.
Dziękuję. No dobra, to teraz co ja tutaj chcę zrobić? Dobrze by było pewnie... Mogę tak rzucić? Nie mogę tak rzucić. Czyli pewnie muszę z tej perspektywy. Kurwa! Pudła, najgorzej. Dobra, poison generalnie pozwala mi zmiękczyć w miarę, więc to jest duży pozytyw. Dobra, mam plan. Przesunę się tutaj. Skoro jest 3 osoby. Następnie przesunę się Benedyktem tutaj. Zbuffuję z powrotem Serenoę. Bo wiem, że możesz tego potrzebować. Magowie jeszcze przez chwilę będą kompletnie bezużyteczni, więc planuję wykorzystać to, żeby użyć Sanctuary. Duży heal. Jira niech sobie odejdzie na wszelki wypadek, jakby coś miał tu podpoić. Tutaj nie ma za bardzo jak atakować, więc mówię. Wydaje mi się, że rzeczywiście po prostu przebiegnę w tę stronę. Bo na tej drugiej flance mogę być bardziej przydatny. A Vloda jeszcze nie idzie dalej, więc to jest plus. Dobra, ty... Weź go pobij. Bo Dealing Strike raczej w tej chwili wiele nie da. Aż na 14. To może rzeczywiście się opłaca. Zawsze zapominam, że Dealing Strike opóźnia tutaj aż tak znacząco. Zawsze mi się daje, że to jest bardziej też nie jest 3 na 5 albo coś takiego. Nie podoba mi się generalnie ta sytuacja, która jest na mojej... prawej flance. Dobrze, przypomnienia, proszę. Okej, oni mają tylko tomy, więc... Nic mi tutaj nie grozi. A, nie mogę tego strzelić. Ale tak mogę strzelić. Ładny kryt. To jest niepokojące. Zwłaszcza, że Rado teoretycznie jest moim tankiem, ale jak widać tylko teoretycznie. Nie skacz tam, bo chcę powoli się zacząć dobierać do magów. Zwłaszcza, że ten ma w tej chwili 2 punkty TP, przez co jestem w niebezpieczeństwie, że się tak delikatnie wydarzę. Dobra, sztylet. Następnie wejdź tu i wejdź w niewidkę. Wydaje mi się, że nikt nie będzie na tyle specyficznie chodził, żeby Anna miała tutaj zostać wykryta jako tako. Chyba, że noga chce im mówić, że się mylę. Tak kompletnie, absolutnie. Co tam zrobić Radorem? To jest pytanie. Mogę na pewno kolegę zepchnąć. Nie jako specjalnie daleko, ale... No nie, przepraszam, to jest daleko. Ja? Zastanawiam się, czy rzeczywiście warto w tej chwili... buffować Federykę. Bo stąd raczej nie mogę atakować przez różnicę wysokości i ma to jak najbardziej sens.
Wydaje mi się, że lepiej będzie, jeżeli Yulio po prostu na razie sobie odpuści. I pójdę w drugą stronę. To mi się będzie trochę nie podobać. Au. A przez trochę mam na myśli bardzo. A ty weź wylecz Eladora. Na chwilę obecną to najlepsze, co mogę zrobić do Landy. A po coś te przedmioty leczące kupowałem generalnie. Dobra, ty masz jeden. Ty masz zaraz trzy. Fryderyka generalnie wolałbym, żeby w tej chwili się oszczędzała jako tako. Bo nie mam dobrego miejsca, żeby... Też nie mam. Czajnicy na dół. Im szybciej się pozbędę magów, tym lepiej. Nie? Tylko tak, teraz Fryderyka będzie miała... dużo tur przed sobą. Jednocześnie nie mam za bardzo komu przekazać tory chyba. Bo nawet jeżeli komuś się przekaże, to wiele mi to nie da. Fryderyka będzie miała 0 many. Jeden jak dostanie tury, więc to za mało. Julio teoretycznie mógłby podejść, ale jemu to też nic nie da. Najchętniej bym użył tego w momencie, kiedy Jira będzie miała swoją turę, ale jest od razu po mnie, więc to będzie dosłownie zmarnowanie 3 punktów. Nie mam też zasięgu. Dobra, zróbmy tak. Tutaj nawet inna opcja niż leczenie Fryderyki wydaje mi się, że nie wchodzi w tej chwili. Bo za dużo obejrzała. Ja? I teraz zobaczmy, co tu się będzie działo. No, on będzie nie podchodził zgodnie z oczekiwaniami. On jest oślepiony. I oczywiście trafił. Czasem nie widzę tej gry tak bardzo. Holy fuck. Antepeków. Czy ja będę w stanie... Miałem tylko nadzieję, że się uda. Niestety chyba nie tym razem. Co ty tu? Dobra, co za to chcę teraz zrobić, to... Intandem. Chcę dobić tego maga i nie myśleć o tym, czy... On będzie miał jeszcze okazję, żeby cokolwiek zrobić. On umrze od trucizny, więc wystarczy, że trafię. Tylko w sumie pytanie. Nie, on jest unieruchomiony, to jego mogę nawet zostawić. Byle tego dobić. Jednocześnie wiem, że ja chcę natychmiast tam odejść, bo zdaną mi się złe rzeczy, jeżeli tam zostanę. On niestety będzie miał zasięg na AC Blef. Dość niefortunne. I tak, przed niefortunne mam mniej więcej na myśli tak zjebałem. A co? A ty jeszcze będziesz niewidzialna.
No dobra. Teraz muszę wymyślić, co chcę tutaj zrobić. Powinienem być w stanie oślepić tego kolegę. Jeżeli nie oślepię, to będę lekko słony. Ja pierdolę. Dobra, to Radon nie żyje, albo Roland nie żyje. Au. Unlucky, by the way. Powiem tak, dziękuję Bogu za to, że nie istnieje tutaj permadeath. Aczkolwiek cały czas stwierdzę, że taka jest po prostu balansowana wokół tego, że go nie ma. Więc tego się będę trzymał. A już cię bąknę. Myślałem, że zabiję. Czuję też, że Rada zaraz tego nie przeżyje, ale to inna sprawa. On umrze od trucizny. O mój Boże, ty żart. Aurora-sama! Dai-ni-jin! Tadaima tożaku itashimashita! Susume! Teki o senmetsu seyo! Zouen ni hirumuna! Holy fuck! Is this some kind of twisted joke? Że zaraz to jest klasyka? Nie powiem, nie wygląda to dobrze. Nie wiem, czy to mi pomoże, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że mi to pomoże, ale nie zastanawiam się. A kto kiedy ma turę? Dwójka, trójka, czwórka... A wiecie co, YOLO. Nigdy nie pamiętam, czy leczenie też sprawia, że niewidzialność przestaje działać. Ewidentnie w tym przypadku jak najbardziej. Ją utrzymuje, to chciałem powiedzieć. Było tym razem na szczęście? Mogę się pozbyć tego maga i planuję to wykonać tak szybko jak się da. Wydaje mi się, że nie powinienem od tego umrzeć, aczkolwiek cholera wie. A Vlada też nie dobrze nie prawda? O mój Boże. A już ja jestem w ciemnej dupie. To nawet nie jest zabawne. Ciemność dupy, w której się znajduje, powinna być nielegalna. Wow! Jezu Chrysty, ależ ty nie trafiasz. To jest niesamowite, jak bardzo mnie na to nie trafiania. Holy fuck. Chcę oślepić to łajce, która stoi. Oczywiście, że nie weszło. Holy fuck. LNG go czyni skrytami w Fire Emblemie, przysięgam. Au. Dobra, moment of truth.
助かります。かわいないサード、青。まだまだ。Na pomogę jego dobić, to jest duży pozytyw. Doda! Nice. Mada, mada, migać tariwa! Daj, Sanjin! Słucham? Poczekaj, ta śmieszka! Jomuja, joj, ta buta jest sobie do tego nie zrobić. Saska jest się gotowa. Warhol. Is this some kind of twisted joke? 終わらせましょう。To musi być jakiś świetki level, prawda? Prawda? Znaczy ja rozumiem sugestie, że gra mi mówi, po coś masz te wszystkie wybuchające rzeczy, skorzystaj z nich, ale nie da mać. できることを。Dobra, ktoś potrzebuje mojego leczenia i nie jestem pewien, czy bardziej jest to Anna, czy... Erador. Chciałbym wierzyć, że Eradora jestem w stanie uratować tym, co tutaj jest. Z Anną mogło być zauważalnie gorzej. Ważne pytanie. 0% szans na poison, co? Ech. Ech. Chociaż tutaj wejdzie ten zasany poison. I znikaj. どこから攻めるか。あ、じゃあ、やばいね。Samym tym nie. Przed nim jest jeszcze Hewlett i będę jej potrzebował chyba, że tak zrobię. Tak zrobię. Bąk. I co やるか。Nie powiem, Rudolf nie znajduje się obecnie w idealnym położeniu. Tak, oni mogą do mnie stamtąd strzelać. Najgorzej. Myślałem, że nie będą mogli. Najgorzej. Tutaj mogę niestety tylko do tego jednego. A szkoda. Chyba, że stąd, ale też mi się nie wydaje. Nie, też nie. No to weź wylecz Eradora. To będzie dla mnie priorytet obecnie. No, Flora do mnie idzie. Zabiję to w tej kolejności, bo Julio dostaje te peki za zabijanie przeciwników, z tego co pamiętam. Tylko nie pamiętam, czy od początku, czy dopiero za którąś umiejętność. O właśnie, dostał teraz TPK i to był mój zamiar, jak taki. Dobra, on wchodzi w pułapkę i jest przez chwilę niegroźny. Nie, to co ci łucznicy tutaj. Au.
Dobra, jak wygląda moje położenie? Absolutnie kurwa nieznośnie, co? Nie powiem, jednostek wroga jest wciąż znacznie więcej niż chciałbym, żeby było. Dobra, weźmy ich, potraktujmy z kolczem. Paradoks obecnego położenia Rudolfa jest taki, że on jednocześnie jest w złym położeniu i jest w dobrym położeniu, bo może go atakować relatywnie niewiele jednostek na raz. Dobra, mam tę pozycję. Więc użyj zwykłego recovery paleta. Zaoszczędzę sobie te peki na późniejsze sanctuary w ten sposób. Teraz tak. Kto mnie tutaj... To nie jest Ablora, więc wszystko jest ok. Zadaję mu 31. Z poisonem to może by przeszło? よき栽培です。参る。さあ、行こう。 No dobra, to teraz tak. Seren oraz Hawk dive'uje tego łucznika. Nie wiem, czy nie będę robił zaraz jednej wielkiej rotacji w prawy dolny ruch mapy, żeby uciekać i odnawiać sobie w tym czasie TP-ki dla... tej? Dla Federiki. Dużo większym problemem jest to, co właśnie widzicie, czyli te wszystkie strzałki. Spróbuję zagrać na czas trochę i ustawić się tutaj w ten sposób, że stanę bokiem, także od tyłu nie będę mógł obrywać. O Boże, on to przeszedł. Dobra, czy ktoś z moich będzie przed tym łucznikiem? Julio i teraz Hewlett. Nie jestem pewien, czy on to przeżyje, to jest najgorsze. Gdybym miał pewność, że on tego nie przeżyje... Ile ja teraz zadałem z tej trucizny? Chodzi mnie, żeby wziąć i zobaczyć. A zobaczmy, ile ja zadałem z tej trucizny. 13. Czy on powinien umrzeć? Bo oni mają chyba tyle samo. 139. 139, tak, czyli on umrze. Czyli nie muszę go dobijać. Czyli mogę próbować tego oślepić. Nice, weszło. Jeżeli się okaże, że to z jakiegoś powodu go nie zabije, to będę bardzo zły. Wow, to był atak od tyłu, holy fuck. Tutaj chwilowo nie mam czego za bardzo robić.
Mogę co najwyżej w DDC-ce dać. Albo HP-ki. Albo TP-ki. Nie wiem, czy TP-ków nie wolę bardziej. Chyba on umrze zgodnie z planem. Tu mogę iść go pobić trochę. Teoretycznie jest oślepiony, ale już widzieliśmy niejednokrotnie, że oślepienie nie zawsze działa. Oni ewidentnie bardzo chcą mi się iść pod dachem. Okej, chyba zabawa się kończy w tym momencie. Niestety. Chyba ten chłop umrze, na pewno. Jednocześnie Fryderyka nie ma za dobrego celu w tej chwili. Mogę zeskoczować w ten sposób na pewno. Ale równie dobrze mogę się zaoszczędzić i wyleczyć. What to do? Wezmę z bulwarku i Annę. A bo nie, jeszcze lepiej. Wyleczę Annę. Jeżeli jak chcą tam wchodzić na dach, to ja nie będę narzekał. Bo na dachu są mniej groźni generalnie. Dobra, Jira, kogo możesz wyleczyć? Kto potrzebuje pilnie leczenia? Ze wszystkich moich jednostek chyba Julia najbardziej? Mnie to po prostu skill wunduje. No i dobra, co teraz? Mam mało TP-ków, więc wolałbym ich nie używać od tak. Ja chyba po prostu wezmę i dwa razy zaatakuję tego oślepionego. Obyć się do góry, bo stoisz plecami do ściany. Tego już chyba nie przeżyję, co? Ej, ma jeszcze szansę, holy fuck. Jezu, ależ on ich tam długo trzyma. To jest niesamowite. To jest kurwa mem w tym momencie. Daj mi to jeszcze jeden atak, który przeżyje. Magia. No bo ten kolega z trójką zaraz umrze od trucizny, więc mogę się nie należy nie przejmować. A? Ty idziesz mi oślepić tę łajzę? To błagam, zrób to. 90% to dużo. Dziękuję. Wojeczka umiera od trucizny. Dobra. Tego już nie ma prawa przeżyć. Więc zaraz zacznie się właściwy atak na moje pozycje. Bąk. Na szczęście Benedykt nie odbywa aż tyle. Czy mam co tu zrobić? Przekazywać raczej nie ma co, leczyć... Też nie mam kogo za bardzo. Więc co mnie dobrze mogę tu podejść. Największy problem jest to, że teraz oni zaczną do mnie iść. Spada, sami spowodowali, że będą się spowalniać jako tako, ale to wciąż nie zmienia faktu, że będą tu iść w miarę szybko. Idziemy.
Jako, że to opancerzony wojownik, to od magii będzie dostawał bardzo dużo. Więc proszę, nalegam. Nice. Teraz tak, chcę tu podejść, żeby go dublować. Tutaj nie chcę zakładać, że on będzie mnie trafiał, będąc oślepiony. Ale będzie mnie trafiał, bo chuj mi dupa jak jest. Dlatego chyba wezmę i dobiję tego drugiego oślepionego chuja. Żeby już nie ryzykować jakiegoś dziwnego bullshitu. A? Nie ukrywam, że moje obecne położenie jest bardzo kiepskie, że się tak delikatnie wyrażę. Uleczane. Gdyby nie mieli łuczników, to czułbym się w miarę komfortowo, ale mają trzech łuczników jeszcze, co... czterech, bo jeszcze ten jeden, którego zaraz dobiję. Przynajmniej mam tylko nadzieję. Dobra, leci Hold Knife, bo potrzebuje być w miarę daleko od niej. A jednocześnie chcę dobić łucznika. Oni i tak bardzo sugerują strzelanie do tych posągów. Ja nie chcę podpalać swojego miasta. Czy ty go zabijesz, czy nie? Nie. Szkoda. A Firestone? Też nie. No niestety Stone generalnie nie zdają aż tyle, przez co będzie miał jeszcze turę. Niedobrze. Bo obejść go pewnie też nie mogę, co? No nie mogę. Tylko narażam się wtedy bardzo mocno. Ale jednocześnie zablokuje mu przejście, więc to jest duża rzecz. Jezu! Ten blind mnie tak w dupę jebie. No, mogę nie powiedzieć, co na wasze jest. Federica niech podejdzie tutaj i go walnie książką po łbie. Teraz najważniejsza część mojego masterplanu na chwilę obecną. No, to powinienem przeżyć. To jest najważniejsza część mojego masterplanu, że wycofujemy Julio. I wtedy też jednocześnie mogę wyleczyć Eladora. Zresztą nie wiem, czy nie muszę dużym, biorąc pod uwagę, że... Ile Avlora ma zasięgło? A nie, Avlora go nie sięgnie, czyli nie muszę dużym. Okej. To this is fine. Odskaj krasaj! Waga ken. Sono mi de ajiwau gai. Ikashite wa kaesan! Au. Avlora boli, że się tak delikatnie wyrażę.
Teoretycznie jakbym ją teraz bił, to jak widać nie zadaje specjalnie dużo. Więc zastanawiam się, na ile w tym jest rzeczywiście sens. Czy nie próbować jej trzymać na dystans po prostu cały czas? Bo jeżeli ucieknę w prawy dolny róg, to mam jeszcze trochę miejsca. Przy czym z tego co widzę, Avlona ma strasznie szybko tury i to mnie bardzo niepokoi. Okej, nie trafiło. Chyba użyj Sanctuary. Najgorsze co, że ci łucznicy będą mi strasznie coś dupę. I Avlora generalnie gdzie nie pójdę, to będzie miała na mnie zasięg teraz. Trochę unlucky. Bo nawet nie mogę się na tyle wyleczyć chyba, żeby przeżyć jej kolejny atak. Skazo! Powiem szczerze, nie wygląda to dobrze. Zwłaszcza, że pewnie nie mogę już lepić, co? 0%, holy fuck. Ogólnie na wszystko mam 0%, ja pierdolę. Fajna ta Avlora. Taka nie za słaba. Najbardziej chyba musiałbym liczyć na to, że ona sama się pozabija tutaj. Au. Mówię, jeszcze żeby chociaż ten poison był w stanie wejść, to może jeszcze. A tak to nie jestem przekonany. Nie, no słuchajcie, przynajmniej jako generał ciężko opancerzona na pewno będzie podatna na magię. TF. Nie ukrywam, że to wciąż robi zdecydowanie mniej niż chciałbym, żeby robiło. Aczkolwiek obniżyłem jej movement do całych 4. Dobra, kurwarkujmy Eradora. Julio, dawaj te peki w CDDC. Moje najgorsze jest to, że oni się tak będą cały czas posuwać do przodu, jak tak, o. Avlora, nie chcesz trochę do tyłu pójść? Chyba chcę. Teraz priorytetowo leczymy Julio. Ci łucznicy cholerni. Au. No i powinni przejść obok Anny. Okej, nie trafił. Doko kara stemeru ka?
No i właśnie pytanie, to czy uciekać w dół, czy uciekać do góry? Ja nie mogę też zawsze i bić. Póki ma opotajwa. A i tak wiem, że prędzej czy później będę musiał. Stąd nie mogę. Stąd pewnie też... A nie, stąd mam zasięg, żeby blindować innego z łuczników. Nice. Jakby weszło, to już w ogóle byłbym szczęśliwy. Nice. Dobra, a woda spowolniona na szczęście. To właśnie, pytanie co teraz? Bo zaatakować za bardzo nie mam jak, przez to, że jeżeli zaatakuję, to wyjdę z niewidki, a potem nie będę miał gdzie się schować przed ich tymi. Chyba, że... Nie no, nie mam spaków na to. Skorcz. Czy masz zasięg na skorcza? Nie do końca taki, jaki bym chciał. To jest idealny skorcz, tak naprawdę. Bo pozbywam się po części łuczników. Tylko najbardziej mnie w tym boli, że zużywam ruch w tym momencie. Tak pewnie... Poczekajcie. A jest, on mi powinien wystarczyć. Czasem te przedmioty się przydają. Mam dziwne przeczucie, że cena, a może taka nie przyda się, że jej dam tej Fidelity teraz tutaj. 122. No jest spora szansa, że Senna tego nie przeżyje. Więc chyba muszę go wyleczyć. Uwolnić w końcu przedmioty leczące, tam mnie niepokoi. Przeżyłby czy nie? 148 nichu ja by nie przeżył. Czyli dobrze. Dobrze, że go wyleczyłem. A baleci Sanctuary, żeby wyleczyć to Kali Federica. Ty się możesz wycofać przy okazji, bo będziemy powoli się wycofywać na z góry upatrzone pozycje. Nie mam jak przepchnąć tej. Avlory tym razem, co jest niepokojące. Stań tutaj. O, niedobrze. Błagam, nie traf. Na chuj mi ten Bindus, Jezu. To już któryś raz. Ile ty masz movementu obecnie? 4 chyba, co? Ten game mnie wręcz kocha, chciałbym powiedzieć. Kurde, jeżeli tu się odsunę... Jeżeli się odsunę, to Julio umrze. Jeżeli się nie odsunę, to... Nie wiem, czy Federica nie umrze. No bo... Oni w tej chwili mogą przejść sobie po prostu na zasadzie... Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj.
Więc muszę się cofnąć i użyć przedmiotu leczącego na siebie? Skazo! I obawiam się, że przez to właśnie ten... Że przez to właśnie Julia Miące. Bo spodziewałbym się przynajmniej, że... ta... Avlora do niego pójdzie. A, to też jest opcja w sumie, zapomniałem o niej. Ale mam sprytny plan. Wezmę ich odtoję. Najlepiej obu. Chyba ta Senna umiera od zablody. Albo... Julia umiera od zablody. Też jest opcja najwyraźniej. Jest to play. Który mi się bardzo nie podoba, ale jest to play. Mówię, czas na odwrót, na z góry wypaczone pozycje, tak zwane. Skolcz, żeby do flory trafić. Jak napadę skolcz, to moje jedyne sensowne źródło obrażeń na flory, więc... Jakoś trzeba sobie radzić. A to Pawlory. Weź wypierdalaj. Oni się teraz na Annę rzucą. Pozwolę sobie zaoszczędzić i wyleczyć przedmiotem. Bąk. Przysięgam, jeżeli Anna umrze. Okej, nie, jest aż tak źle. Jeszcze. Aczkolwiek kolejnego ucznika już raczej nie przeżyje, więc... Reister. Co nie Reister czy Lightwave? Reister. Aż nie, Lightwave będzie lepszy, bo ona jest obecnie w takim bardzo chujowym położeniu, not gonna lie. Właśnie pytanie, do góry czy do dołu? Do góry nie przeżyje, więc raczej chcę ją do dołu wziąć. Wiedziałem, że się przyda. Chyba weźmy najpierw... Strzelmy kolegę z Firestone'a. A następnie się wycofajmy na z góry upatrzone pozycje. No tak, tutaj będzie bezpiecznie. Ikimasu! Ja stąd nie mam zasięgu, więc pewnie dobrze mogę tu wrócić. Nawet nie wiem, czy nie lepiej tutaj. Jop. Pomogę oślepić w ten sposób łucznika. Wszyscy wiemy, jak mi dzisiaj wychodzi oślepianie i korzystanie z tego, że przeciwnicy są ośle... Wow, to nie oślepiło Holifa. Dobra, pudło. Chyba Anna, weź się wylecz. Na razie za mało. Ale weź się wylecz. A jeszcze druga akcja. Next.
Bank. Jeszcze też bank. Aflora zabija Eladora. 120 z zwykłego ataku. Fajnie będzie. Przypomnij mi proszę, Federico, ile ty masz zasięgu na skolczu? 0,4. Czyli na chwilę obecną. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurwa mać. To jest tak niefortunne rozłożenie w tej chwili. Zresztą na TP to nie ma, to nie ma czym się nawet zastanawiać w tej chwili. Czas wycofywać się na zgodę upatrzone pozycje. Jilla jeszcze niech oszczędza. Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś by mnie w tej chwili zapytał, czy to jest do wygrania, czy nie, to zacząłbym się zastanawiać poważnie. Jaka Flora może mnie teoretycznie tutaj trafić? To mnie zastanawia. A, chyba że tędy. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, już widzę. Już wszystko widzę. To jest fajne. Znaczy to nie do końca jest fajne, ale wiecie o co chodzi. Może ty ma tą ślepisz na 90%, co? O, weszło. A, weź skończ, prawda? Chociaż... A, skończ tyle. Przysięga, on mnie trafi. Okej, nie jest aż tak źle. Przez to chciałem powiedzieć, że najlepsze co może mi się stać to, żeby postawić tutaj jednostkę, ale... Oni mogą zaatakować, a potem się ruszyć, co psuje mi kompletnie szyki. Teraz High Bandit. Nie chcę, żeby Serena umarł, więc zażyć go bulwarkiem. A jednocześnie on musi być z przodu, żeby ten... Żeby nie umarł do ataku Avlora. To było przed bulwarkiem. Dobrze jest. Przez tle byłem pewien, tak nieironicznie, byłem pewien, że... jeszcze pojawiły się jakieś losowe posiłki. To byłoby 300% pay od Soli w tym momencie. Come on.
Tak się nie da obić. Zaraz znowu kogoś zabiję, by the way. I can't. Dosłownie nie rozumiem tej gry czasem. Elmo. Nie powiem, zostałem bardzo brutalnie i intensywnie zmemowany w tym momencie. I nawet nie wiem, co powiedzieć. Jira, uciekaj! Kukiwa ima! Nikt nic nie widzi, wszystko jest okej. On to przeżyje, więc raczej nie wchodzi w zachubę strzelanie do niego w ten sposób. Ciekawe, kto właśnie umiera, co nie? Hej! Bąk. Prosto pod nosa Blory. Wow. To było bardzo wow. Bąk. Jeden muszę ich w głowę. Trzymać ich z daleka ode mnie. Nie. Ale sama sobie zdaje obrażenia, co jest pozytywne. Bo w tę stronę chyba nie będę miał zasięgu, co? Prawie. Ale tylko prawie. Chciałbym się tego łucznika jeszcze pozbyć. I wtedy byłbym całkiem content. Najgorsze jest to, że teoretycznie Anna, jak jest niewidoczna, to wciąż może wykonywać akcję z covera, co potrafi tylko zepsuć plany, jeżeli follow upuje ataki. Więc trzeba uważać na to, jak się ją pozycjonuje w takiej sytuacji jak ta.
追い詰められるとは。Mam jedno bardzo ważne pytanie. O mój Boże, ja tu mogę wejść. Znaczy nie ukrywam, że ja mogę w tej chwili memować w nieskończoność, tylko zdaję sobie sprawę, że ten stream przez to potrwa jakieś 10 lat. Bo oni nie mogą w tej chwili dosłownie tknąć Hewlett. Ja nawet nie żartuję. Dlatego moim priorytetem było zniszczenie łuczników. Bo wiedziałem, że dzięki temu jestem efektywnie w tym miejscu nieśmiertelny. Oni jako, że będą widzieć Annę, to będą powoli podchodzić. I mogę sobie do nich strzelać jakieś 100 lat. I dla jeszcze większej ilości memów mogę po prostu... Aż nie, wiecie co? Będzie lepiej chyba, jeżeli stanę tutaj. Bo wtedy więcej przeciwników do mnie podejdzie. Aż nie wiem, czy nie skopałem właśnie w tym momencie. Jak tak patrzę. Bo nie myślałem, że ona będzie miała tutaj przede mną. To jest unlucky. A nie, mam już chyba dużego leczenia. Zresztą nie wiem, czy chcę ryzykować nawet. Kurde, nie myślałem, że ten... Że Avlora będzie szybsza od Anny, jeżeli chodzi o turę. Au. W każdym razie, no tutaj jestem literalnie śmiertelny. Więc jedyne, co mi może grozić, to że przeciwnicy sobie teraz zaczną odchodzić stąd. A jak widać, nie planują. To nie, może macie jakieś ciekawe pytania, chcecie o czymś porozmawiać. Zbyt szybko się stąd nie ruszymy. Tier listy czas. A, nigdy nie byłem jakiś specjalnie dobry w zrobieniu tier listy, ale to też wynika bardziej z tego, że... U mnie zazwyczaj to jest tak, że jednego dnia na tier liście będzie coś, innego dnia na tier liście będzie coś się zupełnie innego. O Boże, ja jeszcze mogę pudłować, to jest najgorsze. Top 5 ze zmarnowanym potencjałem? Mam wrażenie, że top 5 gier ze zmarnowanym potencjałem to jest mój rok 2022 w pigułce. I mimo wszystko też gdzieś tam na pewno Setsuna będzie majaczyć. Nie wiem, no Setsuna miała tyle możliwych... dobrych rzeczy, które mogła zrobić, a je zrobiła nie do końca tak dobrze.
Tak samo pewnie będę dość długo myślał o Fire Emblemie Engage, że jaka to by była świetna gra, gdyby miała jeszcze fabułę na poziomie trzech domów. Albo Tales of Arise, gdyby miało lepszą fabułę. Albo SNT 5, gdyby miało fabułę. Jak już mówiłem, całe moje poprzednie w pigułce. Mój Boże, ta misja jest przeklęta. To jest ten moment, w którym gdybym grał na emulatorze, to gwarantuję wam, że poleciałoby najbardziej intensywne turbo waszego życia. Bo ja jednym strzałem zadaję im po 24, czyli będę musiał jakieś 8 strzałów oddać się na jednego. Jednocześnie oni nie są w stanie mi kompletnie nic zrobić. A jedyne co mi się może złego stać, to jeżeli ten... Jeżeli będę chciał się jakoś dobrać do dwóch z nich, bo nie mam na nich zasięgu, to będę musiał zejść z tego dachu na sekundę, żeby ich zlurować do siebie. O mój Boże. Jeszcze w dodatku te szanse na nietrafienie mnie tym bardziej przytłaczają. Fajnie było, żeby chociaż celem misji było tylko zabij Avlora, a nie pokonaj przeciwników. Czy to w sumie nie oznacza, że mogę zlightwave'ować się do Dolfa na początku misji i być tutaj bezpieczny? Nie, bo mają łuczników, ale... I tych łuczników było chyba z 5 czy 6, więc nie do końca. No ale... Teoretycznie jest to opcja, którą można zrobić. Lightwave ogólnie ma wrażenie, że psuje sporo rzeczy przez to, że są miejsca, na które po prostu nie da się wejść fizycznie. Taki trochę warp z Fire Emblemów, tylko przez różnicę wysokości trochę bardziej przegięty, moim zdaniem. Zwłaszcza, że warpów zazwyczaj jest jakaś tam ograniczona ilość, a... O mój Boże. A tego mamy tak naprawdę... Tyle ile jest walk, tyle mamy użyć. Trochę to potrwa, zwłaszcza jak dalej będę tak nie trafiał. Nie no, słuchaj. Hewlett zbija 13. Na pewno będę więcej trafiał i zadawał więcej. Zadaję o cały jeden więcej i nie trafiam. Przeklęty. Ktoś zesnęła Mega w Death of the Wild. Shadow Stitching Arrow teoretycznie zadaje więcej, ale jak widać mogę też nim po prostu nie trafić. To 5 klasycznych Mega Manów. Co definiujemy jako klasyczne, to też... I twój. Znaczy, generalnie domyślam się, że od 1 do 11 plus end boss. Jeżeli tak, to bym powiedział... Właśnie, dobre pytanie, co ja bym powiedział? Mówię, to się łapie pod tą kategorię, że z dnia na dzień może być zupełnie co innego. Ale trójka... Na pewno trójka jest pierwsza o mnie, to tyle jestem w stanie powiedzieć na 100%. To pytanie, co dalej? Gdzieś tam razem będą dwójka, czwórka, szóstka. Za piątką, jedynką nie przepadam. Od ósemki zwyż nie przepadam. Czyli co, wychodzi, że 2, 4, 3, 4, 6, 2 jakoś razem. Siedem? Chyba.
Piątka, jedynka na pewno nie. Udósemki w górę nie. Więc no... Jedyne co mogę w takim razie powiedzieć to, że wtedy wchodzi ten. Że wtedy wchodzi i siódemka na piąte miejsce. Dość długo miałem tak, że nie mogłem się przemóc do siódemki, bo wydaje mi się trochę wolniejsza. Nie jest to poziom ósemki, ale wciąż... Nie, mam wrażenie, że jakoś tak... Jest to wolniejsza rozgrywka niż w tym... niż w tych typowo NES-owych grach. On Bass ciężko mi się powiedzieć, bo przechodziłem to raz na emulatorze z save state'ami. Więc to nie czuję, że, nie czuję się uprawniony do wygłaszania swojej opinii. Tak samo wydaje mi się, że jedenastkę będę musiał jeszcze raz kiedyś przejść. Bo też przeszedłem tak naprawdę raz i byłem zwolennikiem stwierdzenia, że Power Boost, czy jak on tam się zwał, jak się, Power Gear, o, że Power Gear był bardzo chujowy, a sporo osób go zachwalało. Ale ja jestem jednocześnie człowiekiem, który bardzo rzadko korzysta z broni przy pierwszych przejściach, poza bossami. A domyślam się, że Power Gear właśnie jest dużo bardziej skierowany pod to, żeby używać broni. Nie, nie statuę, Jezu, nie, przestań. Nie do tego. Powiedziałem coś, nie statuę. Dobra, czekajcie, muszę iść otworzyć okno, bo czuję mozzarellę. Taką trochę stęchłą. Słuchajcie, wygrałem, wygrałem. Omega lul. Gdyby to był Fire Emblem, to by był w tej chwili strasznie słony, bo stracił całą drużynę praktycznie. Ale na szczęście to nie jest Fire Emblem. Wszystko jest ok. Udało nam się bez niszczenia całej wioski. Aczkolwiek nie powiem, poniżej 50% HP Avlora była w stanie mnie tak naprawdę zabijać na hita. Jakiejkolwiek postaci bym to nie wysłał. Biorąc pod uwagę, że przebija mi się przez moją najbardziej tankowatą postać z bulwarkiem. Więc no... Niewiele mogłem zrobić. Udało się, udało się. Tyle powiem. Podejrzewam, że gdybym jakoś ogarniał na tym, na normalu tę misję, to dużo lepiej by to wychodziło. Jak to było? Avlora ma iść z księciem albo nie wracać w ogóle? No to trochę unlucky Avlora. Ale zaraz jebkę dostanie od Gustawa. Kakka. Gokitai ni soezu, moushiwake gozaimasen. Warhorto-gun no chikara o amaku mite imashita. Shikikan ni aru watashi no ochi. Nie docenia, że mogą mieć się łuczników na dachach najgorzej. Naraba tsugi wa katte misero. Omae no ayamachi o sosogu sube wa hoka ni nai. Yabure wa shita ga, Warhorto no chikara wa soida. Kono ki o nogasazu, Gustadolf siłą rzeczy ma rację, bo
Jedyne co pokonaliśmy to jakiś tam elitarny oddział całej armii, więc jeżeli by on bardzo zależało, to by po prostu przyszedł ponownie z armią jako taką. Więc to nie jest tak, że odnieśliśmy jakieś wielkie zwycięstwo. Czy mogę mieć te coś do powiedzenia, czy niekoniecznie? Domyślam się, że niekoniecznie, ale dajcie mi się łudzić. Dobra. Misja trwała zdecydowanie dłużej niż ustawa przewiduje i byłem przekonany, że nie zajmie mi aż tyle. Oh well. Człowiek się przyzwyczaja do tego po pewnym czasie. Na dziś to było na tyle. Cieszę się, że robimy progresy. Cieszę się, że jakoś to idzie. W sobotę normalnie Dark Soulsy. Mam nadzieję, że tam też będzie progres robiony. No na dziś to było na tyle. Dziękuję wam za przybycie i trzymajcie się po. Cześć.